Będziemy to spotkanie prowadzić we dwóch. Ja się nazywam Mirek Filiciak, razem ze mną, chociaż może to będzie przede wszystkim dzisiaj kluczową postacią, będzie Wiesław Bartkowski. I to spotkanie jest, no, punktem odniesienia tutaj jest projekt School of Ideas, który tak jest nową ofertą Uniwersytetu SWPS. I wspólnie z Wiesławem będziemy prowadzić tam trzeci semestr poświęcony właśnie projektowaniu przyszłości, ale oczywiście to nie jest tak, że to jest tylko jakaś zapowiedź, trailer, teaser. Wiesław już w tym momencie prowadzi zajęcia, w których pojawiają się tego typu wątki, między innymi w School of Forum w Poznaniu. I tutaj... Na podyplomowych na Creative Coding w Warszawie. Tak, bardzo. Także są już jakieś projekty, też pewnie coś pokażę, bo są w duchu spekulatywnym niektóre z nich, także akurat pasuje do tematu. Dokładnie. Więc będziemy mówić o projektowaniu przyszłości. Ja zacznę od kilku słów kontekstu. Dla designu spekulatywnego to jest też takie, no właśnie, hasło wywoławcze. Będziemy je tutaj traktować momentalnie. Bardzo, bardzo luźno. Tak, będziemy je traktować bardzo różnie. Ale myślę, że takim punktem wyjścia, co do którego nam łatwo się będzie tutaj zgodzić, jest to, że żyjemy w rodzaju kultury wyczerpania. To znaczy coraz trudniej jest nam snuć jakieś wizje na temat przyszłości. Żyjemy w takim momencie w czasie, mam poczucie, i chyba nie tylko ja, że rzeczywistość za oknem niekoniecznie nastraja nas optymistycznie. Szczególnie jak pada deszcz. To również. Ale także myślę, że no właśnie, żyjemy w XXI wieku, czyli w tym momencie w czasie, kiedy miały się dokonywać te wszystkie fantazje związane z technologią, która sprawi, że świat będzie lepszym miejscem, ale równocześnie XX wiek, zanim nastąpił XXI, skompromitował bardzo wiele z tych rozwiązań. No i trochę żyjemy w takim momencie właśnie, w którym robi się ponuro i bez nadziei, bez wizji na przyszłość. Mam wrażenie, że design spekulatywny jest jednym z takich słów kluczy, które no właśnie odnosi się do tego, że dobrze byłoby z tej sytuacji znaleźć jakieś wyjście. I będziemy dzisiaj mówić, no właśnie, tak, będziemy mówić dzisiaj o projektowaniu w dużej mierze, głównie projektowaniu przedmiotów, obiektów. I to jest pewien paradoks, który stoi pewnie za designem spekulatywnym, to znaczy chodzi o to, że bardzo ważne są materialne projekty, materialne prototypy. Oczywiście czasami są to prototypy usług, tak? I nie chodzi o to, że to zawsze muszą być przedmioty, ale mimo wszystko ta materialność jest ważna, a z drugiej strony myślę, że design spekulatywny wyrasta też z takiego postmaterialistycznego zwrotu, związanego chociażby z tym, że nie wiem, zwłaszcza młodzi ludzie pracując dzisiaj chcą robić coś, co ma sens, co można, jakkolwiek naiwnie by to nie brzmiało, w co można uwierzyć, co ma jakąś wartość większą niż to, że się dostanie pensję na koniec miesiąca. Więc będziemy dzisiaj tak trochę krążyć pomiędzy właśnie na taką dość idealistyczną wizją projektowanie jako narzędzia dla rozwiązywania problemów i to rozwiązywania czasami takich problemów bardzo małych, a czasami przez większe P. Takich naprawdę dużych problemów. Mam wrażenie, że w tym momencie też jest tak, że rynek często nam podsuwa rozmaite rozwiązania, ale te rozwiązania nie zawsze są no właśnie takimi rozwiązaniami, o których kiedyś się myślało, kiedy myślało się o tym, co ma zmienić technologię. Ja bardzo lubię taki cytat z okładki takiego czasopisma MIT Technology Review sprzed kilku lat. Tam był taki tekst, że mieliśmy latać na Marsa, a mamy darmowego Facebooka. I myślę, że to rozczarowanie tym, co oferuje nam rynek nowych technologii, to jest dość powszechne odczucie. I design spekulatywny, no właśnie, design spekulatywny odnoszący się do takiego myślenia o designie bardzo, jak Wiesław wspominał, bardzo szerokiego, tak? To znaczy nie chodzi tylko o tworzenie designerskich przedmiotów, o coś, co ładnie wygląda albo dobrze leży w dłoni. Mogą być, ale chociaż mają drugie dno zawsze. Choć oczywiście to tego nie wyklucza, bo myślę, że design spekulatywny z jednej strony wpisuje się w takie konteksty poszukiwania innowacji, tak? Także innowacji dla biznesu, czasami rozwiązywania problemów społecznych. Ale nie chodzi tutaj o to właśnie, o to myślenie o designie jako
czymś designerskim, tylko raczej właśnie o narzędziu do rozwiązywania problemów, czasami problemów, których nawet nie do końca zdajemy sobie sprawę, co jest problemem. Czasami design spekulatywny. Te problemy lubię najbardziej, a na innowacjach się nie znam, więc o tym na pewno nie będę mówił. Kilka słów na temat korzeni designu spekulatywnego, chociaż to też można oczywiście bardzo różnie. Myślę, że to jest taki rodzaj kłącza i pewnie gdyby tutaj był inny zestaw prowadzących, to te korzenie można byłoby definiować inaczej, ale pewnie jakimś ważnym punktem odniesienia jest design krytyczny i takie projekty z obszaru sztuki, pewnie, nie wiem, no, prace Krzysztofa Wodliczki, zwłaszcza takie najsłynniejsze rzeczy z późnych lat 60., lat 70., związane chociażby, nie wiem, z projektowaniem pojazdów dla bezdomnych, to jest coś, do czego można się odwoływać, spekulując o przyszłości, stawiając poprzez design takie pytania, co by było gdyby, ale pewnie takim punktem odniesienia w kontekście tego wymiaru materialnego, o którym wspominaliśmy, mógłby być też konstrukcjonizm Seymoura Paperta, czyli twórcy między innymi języka logo, ale też takiego myśliciela, który powiedział kiedyś takie słynne zdanie, że trudno jest myśleć o myśleniu, nie myśląc o czymś konkretnym, a żeby myśleć o czymś konkretnym, najlepiej jest tego dotknąć. Tak? To znaczy chodzi o to, że materialne przedmioty są najlepszym narzędziem, żeby oswoić abstrakcję, żeby poradzić sobie z pewnymi często właśnie ogólnymi abstrakcyjnymi problemami, ale tak jak, nie wiem, kiedy myślimy, lubimy sobie coś naszkicować czasami na kartce, lubimy to jakoś zmaterializować, tutaj to odniesienie do materialnego konkretu też wydaje się bardzo, bardzo ważne. Szczególnie, że żyjemy w świecie, w którym, no właśnie, żyjemy w świecie postępującej dematerializacji, tak? To znaczy głównym interfejsem dostępu do wiedzy są dla nas tak płaskie ekrany i ta wiedza abstrakcyjna na ekranach nie sprzyja właśnie takiemu odczuwaniu chociażby, tak? Dotykaniu, pracy z tymi problemami na takim poziomie bardzo, bardzo konkretnym, a to jest coś, czym design spekulatywny się zajmuje, nie tylko definiowaniem problemów, ale też szukaniem prototypów i szeroką gamę tych prototypów Wiesław zaraz pokaże. Ale ważne jest, no właśnie, też tutaj taki cytat z Benjamina H. Brattona, teoretyka designu, takim hasłem istotnym dla designu spekulatywnego jest discovery over optimization. Tak, to znaczy, uwielbiam to podejście. Tak, to znaczy nie chodzi o to, żeby stworzyć coś, co jest idealne, dopracowane, gotowe do wdrożenia i zaraz można wysłać plik do fabryki i zaraz powstaną produkty gotowe do wysłania do sklepów. Tak? To znaczy to też jest ważne, ale ważniejsze jest, żeby nie zaczynać od nakładania sobie takiej klatki na umysł. Ważniejsze jest właśnie to szersze podejście. Trochę szalone, trochę podparte właśnie, nie wiem, wyobraźnią, marzeniami, ale tylko w ten sposób możemy dojść do prawdziwych odkryć. I no właśnie, tak, to jest taki moment, dobre hasło też, żeby oddać głos Wiesławowi, ale ja bardzo cenię też, bardzo do mnie to przemawia, takie zdanie, które kiedyś w wywiadzie z Alkiem Tarkowskim i Agatą Jałosińską po takim na użytek tekstu w ramach takiej publikacji Media Lab Instrukcja obsługi powiedział Joy. Warto przeczytać, uwielbiam. Joy Ito, czyli szef MIT Media Lab, to znaczy to jest taki tekst przestań gadać, zacznij robić, tak? To znaczy myśląc o problemach współczesności mamy bardzo dużo ekspertyz, bardzo dużo diagnoz. To jest oczywiście potrzebne, ale żyjemy też w takim momencie w czasie, w którym tworzenie prototypów czasami, jak zaraz będzie można zobaczyć, całkiem zaawansowanych technologicznie, nie jest tak bardzo trudne, jak było kiedyś. To znaczy, to nie jest coś, co może się wydarzyć tylko w laboratoriach MIT albo w laboratoriach NASA. Ten próg wejścia został znacząco obniżony i może, no właśnie, czasami zamiast gadać, trzeba eksperymentować. Jest. Właśnie. Uwielbiam to podejście, bo jak zaczyna się robić, to trochę samo robienie nas w pewne ścieżki wprowadza, w które byśmy w ogóle nie weszli, tylko teoretyzując.
i rysując na kartce. I to chyba właśnie dlatego, bo ja uwielbiam ten cytat z Alana Kaya, z którym miałem okazję ostatnio pogadać, naprawdę super człowiek. I to jest tak, że faktycznie trzeba robić, bo jak będziemy coś robić, to jest szansa, że sobie jakoś zdefiniujemy tą przyszłość. Nie da się jej przewidzieć, ale jak zakaszemy rękawy i zaczniemy prototypować, jak ta przyszłość mogłaby wyglądać, to my ją kształtujemy. I właśnie o to tutaj tak naprawdę chodzi, tak? żeby ta wyobraźnia zamieniała się w jakąś rzeczywistość. I to, o czym mówił Mirek, to staje się coraz bardziej realne i coraz bardziej dostępne, bo w międzyczasie postęp technologiczny nastąpił bardzo, bardzo dramatyczny. Chociażby to, co robił ostatnio Intel. W tej chwili oni wprowadzili na rynek coś takiego jak Intel Kiri i to jest właściwie wielkości guzika. A jak ktoś jeszcze pamięta Pentium 4, kiedyś taki komputer, Pentium 4, czyli procesor Pentium 4 i co to mogło robić, to wszystko mogło robić co dzisiejsze komputery. Niczym się to nie różniło właściwie, tyle tylko, że tam bardziej stało na biurku, a mniej było w laptopie. Ale wszystko, co mamy dzisiaj w komputerze, tam już było. Natomiast teraz jest to w wielkości guzika. I co to oznacza właściwie, że komputer jest w wielkości guzika? No oznacza to też koszt mniejszy, no bo on $3 kosztuje, a za 2 lata będzie kosztował kilkanaście centów. Co z kolei oznacza, że w zasadzie powoli staje się tak, że zrobienie mikroprocesora kosztuje tyle, co właściwie stworzenie kartki papieru. Czyli w zasadzie nie ma powodu, żeby we wszystkim nie było mikroprocesorów. No dobra, tylko co to dalej oznacza? No to oznacza, że w zasadzie można powiedzieć, ucieleśnić moc obliczeniową. No i to jest moim zdaniem to, co się w przyszłości zadzieje. Czyli w zasadzie do dowolnej rzeczy możemy dołożyć kawałek układu scalonego i sprawić, że ta rzecz będzie miała percepcję. Czyli nie moc obliczeniowa, tak jak teraz do konsumpcji mediów, do tego, że nie wiem, sobie na Facebooku czy na jakichś mediach streamingowych, po prostu nie moc obliczeniowa, tak już nie wykorzystujemy komputerów do obliczeń. No tutaj studenci czasami to robią, używają jakichś programów do statystyki, ale to się rzadko zdarza, że statystyka też była ostatnio bardzo okrojona i tak dalej. No te komputery są głównie do konsumpcji, do komunikacji, a teraz dzięki temu, że te układy robią się takie małe i takie tanie, to właśnie moc obliczeniowa zaczyna być do tego, co ja nazywam percepcją, czyli właściwie są jakieś sensory, które wyczuwają, co się dzieje w środowisku, procesor to przetwarza na jakąś reakcję. No i co się dzieje? No, powiedzmy, dzieje się coś takiego. Dołączamy do krzesła silniki wibracyjne i to krzesło nagle zaczyna uczyć się chodzić. Odkrywa przestrzeń, tak? Czyli krzesło plus moc obliczeniowa równa się mebel, który... I dowolna rzecz może być w ten sposób właściwie uruchomiona, tak? Czyli odrobina mocy obliczeniowej w celu percepcji i przedmiot po dołączeniu dwóch silników wibracyjnych tymi wibracjami zaczyna się przesuwać. I to wcale nie jest trudne do zrobienia. No, studenci mogliby coś takiego zrobić bardzo szybko. Takie silniki można kupić na rynku, jakąś platformę z procesorem też. I już mamy chodzące meble, tak? I właśnie o co chodzi w tym wszystkim? No to chodzi, że każdy przedmiot może być, co to znaczy inteligentny, trudno powiedzieć, bo to krzesło nie jest inteligentne, no ale w pewnym sensie jest, no bo zwykłe krzesło nie potrafi samo się poruszać po przestrzeni, tak? A to krzesło się porusza. Dlaczego? No nie dlatego, że ktoś pisał program, jak ma się poruszać, tylko ono się nauczyło. Powibrowało jednym silniczkiem, powibrowało drugim silniczkiem, zobaczyło, co wyjdzie, a to się ruszyłem tak, a to się tak ruszyłem, no to próbuję jeszcze raz i w końcu się uczę ruszać w tym kierunku, w którym chcę, tak? No właśnie, i z tym się wiąże kolejny termin. Moim zdaniem to jest kolejna duża zmiana, bo ja pamiętam, jak robiliśmy taki serwis Merlin.pl, to wtedy w ogóle taki był hype, wow, wszyscy zrobią gigantyczny biznes w internecie. No właśnie, wtedy założenie firmy software'owej było tak proste, jak dzisiaj firmy hardware'owej, bo ten hardware po drodze tak się uprościł, że właściwie składa się trochę jak z klocków. Zresztą pewnie jak ktoś na Kickstartera czy tego typu platformy zagląda, to widzicie, że mnóstwo jest różnych takich projektów hardware'owych, czyli nie tylko software, ale też hardware zaczyna powstawać. No, czyli to się dzieje, o czym mówił Mirek, czyli te obiekty się materializują, stają się częścią świata fizycznego. Tak, ja tutaj się jeszcze też wetnę na sekundę z takim wątkiem, że wydaje mi się, że tutaj też trudno przecenić taki wymiar krytyczny tego i nie taki krytyczny wprost w sensie, jak nie wiem, jak w instalacjach artystycznych, ale też myślę, że to ucieleśnienie technologii
to jest coś, co pozwala nam lepiej zrozumieć to, co dzieje się wokół nas, bo żyjemy w świecie, w którym wytwarzamy mnóstwo danych, ktoś te dane zbiera i robi z nich użytek, tylko to nie jesteśmy my. A rozmowa o algorytmach, które nas otaczają, o inteligentnym przetwarzaniu, o mocy obliczeniowej w chmurze, to jest coś bardzo abstrakcyjnego, tak? Znaczy ludzie bardzo często myślą o tym w takich kategoriach rozmowa dla geeków, tak? Ale to jest coś, co bardzo, bardzo bezpośrednio nas dotyczy, więc myślę, że nawet taki zabawny, wędrujący za nami mebel też jest czymś, co uruchamia jakieś procesy autorefleksji. To też jest ważne. I taki mebel też może czerpać informacje z chmury oczywiście. No właśnie, czyli tworzenie z klocków, tak? Czyli uruchomienie firmy hardware'owej jest tak proste jak software'owej. Dlatego mamy ogromny wysyp tego typu firm. I będzie tego coraz więcej. Nie tylko jakieś inteligentne termostaty czy czujniki dymu, ale urządzenia, o których nam się dzisiaj nie śniło. Jeszcze nie wiadomo do czego i po co. I oczywiście na pewno to nie będzie internet rzeczy, zapomnijcie. Albo tak jak jedna duża firma robiąca osprzęt do obsługi internetu powiedziała, że już nie internet rzeczy robią, ale internet wszech rzeczy. Cokolwiek to znaczy, nie wiem. Natomiast na pewno to się zmieni, że te rzeczy się ufizycznią, tak? Czyli to nie jest tak, że będzie jakiś ekran i dopiero jak ten ekran włączymy, to jesteśmy gdzieś tam podłączeni. Znaczy to jakby wszystko wokół nas potencjalnie będzie mogło być podłączone, ale jak już wracamy do robienia prototypów, to ja myślę, że troszkę bym odwrócił sprawę. To jest taki przykład projektu, który parę lat temu powstał w takiej grupie Pan Generator. I oni pomyśleli w drugą stronę, to tak łatwo zrobić prototyp, a to zróbmy coś, żeby ludzie byli w kontakcie. Żeby pomimo tego, że są oddaleni od siebie, mogli czuć tą bliskość. I właśnie to jest to, co jest piękne w technologii, że to zastosowanie może być w takim obszarze o wymiarze bardzo ludzkim, bardzo humanistycznym. O takim wymiarze, który no, na ekranie jest niemożliwy. Tak? Oczywiście polajkować na Facebooku zawsze można i gdzieś tam na jakimś czacie. Ale jeśli czujemy dotyk bliskiej osoby na nadgarstku, oni tutaj stworzyli specjalny prototyp, jeszcze korzystali z nitinolu, czyli takich sztucznych mięśni, stworzyli taką specjalną tabliczkę dotykową i przesunięcie palca po tej tabliczce uruchamiało takie mikroaktuatory, które smerały nas po odwrotnej stronie nadgarstka, tak? Czyli to głaśnięcie dokładnie było odtwarzane na naszym nadgarstku, czyli mogliśmy poczuć, jak jesteśmy głaskani na odległość i w ten sposób poczuć, że jesteśmy w kontakcie z tą drugą, być może bliską nam osobą, że ona w tej chwili o nas myśli i chce nam przesłać ten komunikat, ale nie komunikat tekstowy czy wizualny, ale najbardziej intymny, czyli związany z dotykiem. Tak. No właśnie. I to jest niesamowite, że czterech chłopaków gdzieś tam sobie w garażu, nawet nie mieli wtedy firmy, postanowili zrobić taki eksperyment. No i udało im się, tak? Zrobili prototyp i to zadziałało. Oczywiście parę lat później jakaś firma zaczęła to próbować robić jakoś komercyjnie. No ale tego typu rzeczy oczywiście, te same pomysły się pojawiają non stop, no to jest naturalna rzecz. Inna kwestia, która się z tym wiąże, no dobra, to jak to jest, jak z tą przyszłością, z tym przewidywaniem przyszłości, wróćmy do tego. Ja tutaj z kolei uwielbiam podejście Hiroshi Ishii. On uprawia coś, co nazywa Vision Driven Design Research, czyli jeżeli coś jest niemożliwe do zrobienia dzisiaj, bo nie ma jeszcze takiej technologii, być może będzie za 20-30 lat, no to super, to zróbmy to dzisiaj. No ale jak to, nie ma tej technologii? No to nieważne, możemy i tak to zrobić. Możemy zrobić jakieś obejście i zobaczyć, a co by było gdyby, tak? I powiedzmy, nie ma technologii, żeby, bo nie ma jakichś nanobotów i tak dalej, żeby zrobić obiekt, który w czasie rzeczywistym się morfuje i dostosowuje do naszych potrzeb, który reaguje na naszą obecność, antycypuje nasze potrzeby i zmienia się w zależności od tego, co chcemy w danym momencie wykonać. Na przykład potrzebujemy talerza, potrzebujemy większego talerza, to ten talerz powstaje na naszych oczach, tak? Wydawało się, że to jest technologia niemożliwa do zrobienia dzisiaj. No nie jest możliwa, dlatego Hiroshi Ishii ze swoimi studentami właśnie to zrobił. Bawiłem się z tym stołem i faktycznie to działa. Znaczy to nie jest tak, że to jest fikcja i to jest jakaś postprodukcja, to jest materialny, istniejący obiekt, który powstał po to, żeby badać scenariusze przyszłości, żeby zobaczyć, jak by to było, gdyby takie stoły mogły istnieć. Jakie różne scenariusze przyjdą ludziom do głowy w interakcji z takim obiektem, tak? Ale gdyby ten obiekt nie powstał, na papierze takich rzeczy się nie wymyśli. No to trzeba sprawdzić w praktyce, trzeba tego dotknąć i jakby w interakcji z tym obiektem, jego studentom przychodzą do głowy dopiero te pomysły. Gdyby ten obiekt nie powstał, to te pomysły też by nigdy się nie pojawiły. No niektóre z nich są banalne, niektóre są oczywiste, ale niektóre są zaskakujące. I przede wszystkim można sprawdzić reakcję innych ludzi na te pomysły, innych ludzi, którzy wchodzą w kontakt z tym obiektem.
co innego wysłać emotikon taki, prawda, wizualny, a co innego fizycznie go stworzyć i przesłać go fizycznie. Ta fizyczność, ta materialność jest niezwykła. Znaczy ona jest niezwykła z bardzo prostego powodu. No mamy ciała, jesteśmy materialni. Więc ten świat materialny jest strasznie dla nas ważny, bo my jesteśmy w świecie zanurzeni fizycznie, materialnie. I jeśli mamy wokół siebie obiekty, które są też materialne, one w naturalny sposób dużo silniej na nas oddziałują. I to jest to, z czym od dawna Hiroshi Ishii eksperymentuje. I nie tylko tym. Może chciałeś coś dodać? Tak, ja myślę, że to jest też fajny przykład, który pokazuje, że tak jak wcześniej było widać, że dzisiaj te granice pomiędzy tym, co ludzkie i technologiczne, są bardzo rozmyte i nasze relacje z technologiami bywają bardzo intymne. Tak granica pomiędzy projektowaniem obiektu, a projektowaniem pewnej sytuacji, projektowaniem emocji, tak, stworzeniem pewnego kontekstu, w którym widzimy, jak ludzie reagują na pewne rzeczy, co jest możliwe, to też jest dla mnie taki istotny element designu właśnie spekulatywnego. No właśnie, czyli stworzenie tej sytuacji, prawda? I co zmienia zachowanie i też przede wszystkim zmienia sposób myślenia o pewnych kwestiach. No właśnie, a to czasami wymaga wynalezienia nietypowych materiałów. To znowu Hiroshi Ishii i jego zespół. Tutaj student wymyślił taki materiał, który jest zarazem elastyczny i twardy. Jest tak, prosta rzecz, taka mata na początek powstała i tą matę można ułożyć w dowolny kształt. Ja się śmieję, że każdy projektant chociaż raz w życiu chce jakieś krzesło zaprojektować, no to ten projektant właśnie stworzył materiał, dzięki któremu zaprojektował krzesło. Krzesło właśnie powstaje na Państwa oczach. I teraz stało się twardym obiektem, tak? Zmiana ciśnienia wewnątrz obiektu, podejrzewam, się usztywnia. No i potem można znowu go przebudować w coś innego i tak dalej. Czyli inteligencja nie tylko w tym sensie, że mamy kawałek mikroprocesora włożony do jakiegoś zwykłego materiału i ten materiał staje się przez to interaktywny, niezwykły, ale same materiały się bardzo zmieniają. I same materiały mają niezwykłe właściwości, które w połączeniu z tą interaktywnością, z sensorami, mikroprocesorami, kontrolerami stwarzają rzeczy o zupełnie nowych właściwościach, które wcześniej nie istniały. To jest z kolei wydrukowany w 3D włos. To jest pierwsza drukarka 3D, która drukuje włosy. I to pozwala zaszyć w tych włosach, w strukturze tego materiału pewne właściwości. Ten materiał położony na wibrującej płycie jakby odtwarza te właściwości, czyli jakby informacja cyfrowa została przełożona na fizyczny materiał, którego właściwości zależą od tego, jak projektant to zaprojektował w tej przestrzeni cyfrowej. Tak? No i dalej wibracje mogą mieć przekłady na ruch obrotowy, na ruch posuwisty. No i nagle się pojawił pomysł, no co z tym zrobić. A to można zrobić taki aktuator, który postawiony na telefon zaczyna się obracać pod wpływem wibracji. Tak? I nagle powstał produkt, który jest takim narzędziem do informowania, że ktoś do nas dzwoni, prawda? Ale to jest jedno z wielu zastosowań oczywiście. Natomiast to pokazuje, że materiały też mogą mieć taką zaszytą inteligencję, że wewnątrz materiału może być pewna mikrostruktura, która się ujawnia w pewnych warunkach. Czyli ten materiał jest znacznie więcej, on nie jest jednorodny, on został zaprogramowany, jego struktura została zaprogramowana. Dobra, to teraz taki totalnie odjechany przykład z tegorocznego Ars Electronica. To jest taki największy festiwal nowych mediów na świecie. Właśnie mediów elektronicznych. To jest artysta, który tworzy w bardzo nietypowy sposób, bo on stał się narzędziem w rękach robota. I przez to, że on jest narzędziem w rękach tego robota i to, co się dzieje z jego ciałem, bardzo wpływa na jego percepcję, doprowadza do tego, że on tworzy w bardzo nietypowy sposób. Tak? Czyli ten akt tworzenia jest bardzo mocno powiązany z tym, że z jego ciałem dzieje się coś niezwykłego też, tak? Że to nie jest tak, że on do końca kontroluje tą sytuację i przez to, oczywiście na żywo to trochę bez sensu wygląda, ja się zawsze śmieję z tego projektu, ale to jest taki dobry przykład tego, że jak coś niezwykłego zrobimy ze swoim ciałem, to bardzo wpływa na całą sytuację. Nasze myślenie, nasza percepcja sytuacji jest bardzo zależna od tego, co się dzieje z ciałem, no bo ta fizyczność, on nie jest oderwana od umysłowości, no to wpływa na nasz sposób myślenia. No ale to taki projekt bardziej może przyziemny, pokazujący, czy coś jeszcze można zrobić z automatami do napojów, a w ogóle z automatami jako takimi, prawda? Jest taki automat, który całą swoją fizycznością sygnalizuje, prawda, mnie wybierz, ja jestem fajną puszką, tak? Czyli to nie jest taki automat, który każe ludziom grać w totolotka, no bo nasz mózg w ogóle nie jest stworzony do myślenia. Myślenie to jest coś, co my wymuszamy na mózgu. Mózg jest bardziej do
percepcji patternów, do rozpoznawania emocji czy kontekstu jakiegoś społecznego. I nam jest dużo lepiej wejść w taki kontakt z maszyną właśnie taki, no, bo jesteśmy, to już wystarczy, prawda? I tej puszki chcemy, a nie przechodzimy na taki poziom przetwarzania intelektualnego, że musimy jakiś abstrakcyjny kod wpisać i zrozumieć, że wpisanie tego kodu oznacza dostanie jakiegoś naboju. Oczywiście zawsze wpisujemy nie ten kod przy okazji i tak dalej. Więc to... I proszę zobaczyć, no, widziałem, że niektórzy z Państwa się uśmiechali, tak? To jeszcze powoduje emocje. To jest najważniejsze, tak? Że ta maszyna jest... No, my jakoś czujemy, że ona jest jakaś bardziej przyjazna niż ta z tym totolotkiem, w której się wpisuje ten numer. A? I to jest niezwykłe, że... I to wcale nie jest zaawansowane, to jest praca licencjacka, to nie jest trudny projekt, to można zrobić. To nie jest jakaś rocket science, tak? Czyli to, o czym mówił Mirek, że te rzeczy stają się dostępne i ludzie zaczynają odkrywać nowe pokłady możliwości, przecinając trzy rzeczy, tak? Kodowanie, czyli programowanie, tworzenie obwodów elektronicznych, które mają sensory, aktuatory i tak dalej, i tworzenie fizycznych obiektów, które to wszystko obudowują. I połączenie tych trzech rzeczy, no, powoduje, że powstaje jakaś magia. Na przykład może powstać taki głośnik. To nie jest taki zwykły głośnik, bo ten głośnik jest jedynym na świecie głośnikiem, który zachwyca się tą muzyką, którą odtwarza. I to jest dopiero czad, prawda? Że ten głośnik nawet nie jest jakoś tam lepszy parametrami od innych głośników, ale każdy chciałby mieć taki głośnik, nawet jeśli by gorzej grał. Ile jest takich głośników na świecie, które uwielbiają to, co grają? I znowu to pokazuje takie niesamowite przecięcie różnych nauk. No, człowiek skończył najpierw robotykę, ale potem poszedł na kurs animacji do szkoły Disneya, żeby zrozumieć, jak dawać duszę przedmiotom, jak sprawić, żeby one były, żebyśmy empatyzowali z nimi, prawda? I to dochodzimy do sedna sprawy tak naprawdę, czyli do tego, no po co to wszystko, tak? Czyli oczywiście można sobie robić jakieś takie wprawki i zastanawiać się, dobra, to może jakieś takie produkty i tak dalej, ale bardzo ważny wymiar tego wszystkiego jest taki, że to zmienia nasz sposób myślenia otaczającej nas rzeczywistości. Zresztą ja polecam tą książkę, to też można się kłócić, bo właściwie chyba oni ukuli jakoś tam jako pierwsi ten termin do obiegu wprowadzili designu krytycznego, właśnie Dune i Rabi. I no, ta książka jest ekstra. To jest w ogóle milion takich przykładów, co można zrobić, ale chyba to mi się najbardziej spodobało z ich prac. To są roboty, cztery rodzaje robotów, ale takie roboty bardzo emocjonalne. To nie są roboty, które są funkcjonalne. One nie rozwiązują żadnego problemu, nie wkręcają śrubek w fabryce, nie przynoszą nam mleka, nie podają kapci. One po prostu są w środowisku i odczuwają. Odczuwają i są nawet... No właśnie, ten pierwszy robot, ten taki czerwony okrąg, on nienawidzi fal elektromagnetycznych. Po prostu ucieka z takiego miejsca, gdzie jest duże natężenie fal elektromagnetycznych. Można powiedzieć, że nawet nam wskazuje taki najlepszy spot gdzieś tam w przestrzeni, w którym to oddziaływanie elektromagnetyczne jest najmniejsze. No nie wiadomo, jaki on ma na nas wpływ, może szkodliwy, może nie. Poza tym też lubi być blisko ludzi, tak? Czyli ucieka od fal elektromagnetycznych i stara się być jak najbliżej człowieka. Czyli chce być koło człowieka, nie chce być koło urządzeń, które emitują fale elektromagnetyczne. Po co taki robot, prawda? No pokazuje to bardzo ważną rzecz, że nie chodzi tylko, żeby rzeczy były funkcjonalne, ale przecież te roboty są emocjonalne, czyli to zwraca uwagę na taki aspekt, że robot może mieć emocje, że może mieć jakieś pragnienia, że robot może czegoś w ogóle chcieć. Na przykład ten drugi robot jest jak dziecko. On uwielbia być brany na ręce i tam przez tą dziurę trzeba popatrzeć, bo on skanuje naszą siatkówkę i jak rozpoznaje, że my, to się uspokaja, przestaje krzyczeć i się denerwować i wtedy można go z powrotem odłożyć, ale po jakimś czasie znowu robi się samotny i znowu musimy go wziąć na ręce i popatrzeć, prawda, w jego oczy. No nie wiadomo, czy on tam ma oczy, ale w tą otchłań. Natomiast ten taki wyglądający jak lejek, no to jest w ogóle... No to jest tragedia, taki robot. On po prostu nie znosi wszelkiego ruchu wokół. Czyli cały czas jest poddenerwowany i kręci się w kółko. Nawet jak bardzo powoli do niego podchodzimy, to w końcu i tak się zdenerwuje, zaczyna się kręcić. Po prostu nie lubi ruchu wokół siebie, chce mieć spokój, tak? No i właśnie, znowu później. To jest taki absurd, nie? Ale z drugiej strony, to, no właśnie, no nie trzeba robić tylko rzeczy, które są użyteczne, tak? Mogą być rzeczy, które są bezużyteczne, ale tym samym są bardzo użyteczne, bo zwracają uwagę na zupełnie inny aspekt niż zazwyczaj zwracają uwagę. I ten ostatni robot, który tak na sznurku jest ściągany, to jest najinteligentniejszy z nich wszystkich. On w ogóle bardzo uwielbia eksplorować środowisko, tylko ma taką wadę, że nie potrafi się sam poruszać.
No i ma taki sznureczek, za który się go ciągnie i on wtedy czuje się spełniony i właśnie bardzo tego potrzebuje, żeby go ciągać po okolicy i mu różne rzeczy pokazywać, bo on bardzo lubi doświadczać. No właśnie, czy jakby to tak podsumować, to o co właściwie chodzi w tym designie spekulatywnym? Tak, no właśnie. Czyli z jednej strony takie próby pokazania rzeczy od drugiej strony powodują, że my inaczej patrzymy na tą otaczającą nas rzeczywistość, ale jednocześnie pokazujemy, jakby mogło być w przyszłości. Tak? Co to znaczy, żebyśmy żyli wśród robotów? No przecież te roboty w końcu... No może też będą czegoś chciały, prawda? Był taki szum ostatnio w internecie, bo Boston Dynamics, którego tam Google kupił jakiś czas temu, robił różne eksperymenty z tymi robotami, prawda, tak wyglądające jak psy, jak konie i tak dalej. No i był duży bunt, bo jeden z testów polega na tym, czy ten robot złapie równowagę na jakiejś śliskiej powierzchni, ale trzeba go jakoś z równowagi wytrącić, prawda, więc się kopie robota wtedy. I podniósł się larum w internecie, jak to nie wolno kopać robotów. No ale jak to, że zrobiłem sobie robota i sobie go kopię, jak to nie mogę, nie? Że ten nic nie czuje, to robot jest. A ludzie, ponieważ ten robot pojawił się, tak bardzo organicznie się poruszał, zaczęli go bronić. Czyli ja myślę, że w ogóle, no, i to już jest, to już się robi spekulatywne nawet, tak? Taka sytuacja, no przecież w przyszłości pewnie powstanie jakiś ruch ogólnoświatowy, który będzie dążył do tego, żeby roboty miały swoje prawa. Na przykład już jest, tak? No właśnie, to przegapiłem. To czegoś się dzisiaj dowiedziałem nowego. No, prawa do czego, tak, Mirek? Tak, jeszcze jest też, ja bym się tutaj ujął mimo wszystko też jeszcze za ludźmi, bo ja myślę, że ten przykład, który pokazywałeś, też problematyzuje nam kategorię użyteczności, tak? To znaczy, co jest użyteczne, tak? Czy użyteczne jest tylko to, co każe nam więcej pracować, więcej produkować? Czy to jest jedyny cel rozwoju technologii, że będziemy więcej wytwarzać? Być może, no właśnie, tak z jednej strony, tak nie chcę tutaj mówić o rzeczach takich jak szczęście, chociaż wydaje się, że one też są ważne. Czy roboty będą szczęśliwe? Ale też żyjemy w świecie, w którym być może, nie wiem, no pewne poprzez procesy automatyzacji pracy tą efektywność też trzeba przedefiniować, tak? Bo nie chodzi tylko o to, żeby wszystkiego było więcej i więcej, ale spojrzeć też na to z innej perspektywy i myślę, że to ten projekt świetnie to wprowadza. Tak, jeszcze do tego wrócę pod koniec, bo mam jeszcze jedną ukrytą myśl, ale na razie nie chcę jej zdradzać. Natomiast teraz wróciłbym do tej przyszłości i tak mówię, że ta przyszłość się nie wydarzyła. Ona częściowo się wydarzyła, chyba najbardziej w Japonii. I to, co się zadziało w relacjach ludzi z robotami w okolicach roku 2009, bo taki projekt robotów AIBO, takie pieski, on zaczął umierać, bo te roboty przestały być produkowane, znikały części zamienne i te roboty się po prostu psuły i przestawały działać. No. I to wytworzyło tak silną relację, to, że to jest interaktywna rzecz, że to jest obiekt, który jest aktywny, który wchodzi z nami w relację, uczy się od nas pewnego zachowania i staje się unikalnym, jedynym w swoim rodzaju obiektem. Drugiego takiego nie ma na świecie, który się tak zachowuje jak ten jeden obiekt. To ludzie, no, to trauma. Musieli po prostu przejść ceremonię pogrzebową, żeby rozstać się ze swoim robotem. Nie byli w stanie tak po prostu wyrzucić go do kosza. I to jest autentyczna sytuacja, to nie są żarty. To jest poważne przeżycie dla tych ludzi. Pożegnanie tego robota. Tak, to wymaga takiej ceremonii bardzo podobnej do tej, jak żegnamy się z ludźmi. Znaczy, Japonia jest dosyć specyficzna, jeszcze pewnie to kulturowe rzeczy się na to nakładają, ale tak czy inaczej jest to niesamowite, tak, że trzeba przejść ceremonię pogrzebową, żeby rozstać się z robotem. Ja tutaj też jeszcze tak dorzucę jeszcze jeden wątek, bo mówiłeś właśnie o tym, tak to bardzo tak zabrzmiało gibsonowsko, tak, że przyszłość już tutaj jest, tylko jest nierówno rozdystrybuowana. I oczywiście możemy na to patrzeć w taki sposób, no właśnie, tak, że niektóre takie przykłady są trochę dziwne, tak, może trochę śmieszne, ale ja myślę, że to jest też rola designu spekulatywnego, wzmacniać pewne rzeczy, które już są tak też u nas, tak? Nie wiem, no, kiedy gubimy swój telefon komórkowy, jest nam przykro i smutno, nie dlatego, a może nie tylko dlatego, właśnie, że straciliśmy przedmiot, ale też straciliśmy część naszych wspomnień, tak? Część siebie, więc to jest w jakiś sposób unikalne, a równocześnie ten przykład japoński pokazuje, że Japonia jest oczywiście specyficzna ze względów kulturowych, ale jest też specyficzna w tym sensie, że jest społeczeństwem przyszłości, dlatego że jest szybko starzejącym się społeczeństwem. To nas też czeka, więc te problemy też są czymś, co czeka tuż za rogiem.
Właśnie, różnią się charakterem. Jeden jest bardziej śpiący, drugi jest bardzo aktywny. Natomiast to, co mnie najbardziej uderzyło w tym dokumencie, to takie stwierdzenie właścicieli, że dla nich ten robot jest bliski, bo oni musieli go wychować. On razem z nimi wzrastał, tak? On się od nich uczył tych zachowań i dlatego, że go wychowali, no tak, tak ciężko się z nim rozstać. No i proszę, co się dzieje, jak technologia, no ten procesor dostaje ciało. To zupełnie zmienia sytuację, tak? No, to też ma ciało, znaczy to jest fizyczne, nie? Ale to jest trochę inny rodzaj ciała, tu jest głównie ekran, tak? Natomiast to jest trochę jak żywy organizm. No i to jest ogromna zmiana. A potencjalnie wszystko wokół nas takie będzie. I można by tak długo. No właśnie, to mi się jeszcze w critical designie czy designie spekulatywnym podoba, że to jest taka próba pokazania różnych alternatyw rozwoju. Czyli nie, no właśnie to, o czym mówiłeś, czy musimy wytwarzać więcej, tak? A może są jakieś inne możliwości. I to jest też piękne, że to jest raczej danie takiego kompasu, który no, wskazuje pewien ogólny kierunek niż mapę, co tak naprawdę powinniśmy zrobić i jak się po tym terytorium poruszać. I tak, żeby w ogóle podsumować tą kwestię jeszcze, czym ten design krytyczny jest, to tak można do konwencjonalnego designu go porównać. I to jest no, z samego tego porównania strasznie dużo wynika, że zupełnie można, mi się bardzo podoba ten czarny humor na przykład, nie pozytywne, tylko jakieś czarne rzeczy, prowokatywny, prawda, nie innowacja, tylko prowokacja. Strasznie lubię, tak? Nie innowacja. Nie chcę robić innowacji, ale prowokacje. Dlaczego nie? No właśnie. Czyli niefunkcjonalne, ale właśnie fikcyjne, tak? Czyli po to, żeby pokazać pewne alternatywy. I nie problem solving. Nie chcemy rozwiązać problemu. To moi studenci mieli z tym ogromny problem. Dostali zadanie i nie mieli rozwiązać problemu, tylko eksplorować pewne zjawisko. I oni przez 2 tygodnie z tym walczyli, przychodzili co chwilę do mnie, pytali, ale jaki jest problem? Nie macie żadnego problemu, macie poeksplorować. Ale jak to? No właśnie, czyli znalezienie problemu jest dużo trudniejsze niż rozwiązanie problemu i w ogóle zadawanie pytań niż stawianie odpowiedzi i tak dalej. Więc to jest wyzwanie. No właśnie, i teraz kolejny, to jest nowy projekt pana generatora się pojawi. Takie pytanie właściwie, czym w przyszłości mogłaby być biżuteria i czy właściwie ona musi mieć taki fizyczny charakter? To pójście w drugą stronę. Czy biżuteria musi być fizyczna? No i to jest taki pomysł, że ta biżuteria może być formą projekcji, która reaguje na to, co się dzieje z naszym ciałem. Czyli to jest taka dynamiczna, zmieniająca się biżuteria. To jest całkowicie spekulatywne, bo to nie jest produkt, tego nie da się jeszcze zrobić na seryjną skalę. Ale to jest w pełni funkcjonalny prototyp, który już jest na tyle funkcjonalny, że pobudza wyobraźnię. Ludzie, którzy to widzieli gdzieś tam na żywo, czy nawet na tym filmie, no, byli poruszeni. I o to chodzi. I też takie eksperymentowanie. Co to znaczy, jeśli ta biżuteria, prawda? No to reaguje na ruch, tak? A może reagować też na głos. A może w ogóle na to, co się dzieje w otoczeniu. Do tej pory jeszcze w pracowni pana generatora leży sobie stanik. Wszyscy się zastanawiają, dlaczego stanik pośród tej całej elektroniki i innych rzeczy. No, duży był problem z zamontowaniem tego pikoprojektora w odpowiednim miejscu u modelki. No, ciągle się gdzieś tam obsuwał, więc trzeba było też poeksplorować różne rodzaje staników. No takie tam eksplorowanie. Natomiast to można obejrzeć na żywo. To siedzi sobie jako w stałej ekspozycji w dziale telekomunikacja w Muzeum Powstania Warszawskiego. I to jest takie ciekawe podejście w ogóle do opowieści, do tworzenia opowieści. To jest takie narzędzie, które właściwie tworzy opowieść za pomocą jednego przycisku, klucza telegraficznego. I za pomocą tego klucza telegraficznego możemy wchodzić w świat opowieści o komunikacji w czasie Powstania Warszawskiego. I to jest niesamowite, bo ja widziałem, jak ludzie się wkręcają. To działa w ogóle na wielu poziomach. Właśnie taki materialny obiekt działa na bardzo wielu poziomach. Bo z jednej strony to jest taki poziom czysto percepcyjny, że to jest ładne i fajnie się tego dotyka, bo to tak fajnie klika. I niektórzy tylko sobie klikali i widzieli, jak to światło wychodzi z tego przycisku i idzie w stronę tego ekranu i coś się dzieje na tym ekranie. To w ogóle ten ruch tego światła w tej szczelinie bardzo ludziom się podoba, więc niektórzy na tym poziomie takim czysto estetycznym się zatrzymywali. Ale niektórzy przez to, że zachęceni tym poziomem estetycznym, szli dalej. Byli zainteresowani, ale co się dzieje dalej z tym światłem i dlaczego ono tam idzie, tak? I odkrywali jakąś opowieść. I naprawdę dzieciaki się wkręcały w to.
zaczynały od bardzo prostego klikania, a kończyły na to, że przechodziły przez kilka odcinków i dowiadywało się czegoś o tym, co się działo w czasie powstania. Więc to też jest tak, że te obiekty materialne dużo silniej angażują i dużo mają większą szansę na opowiedzenie. A to jest taki mój Krzysztofa Golińskiego szalony w ogóle projekt, który jest in progress, bo stworzyliśmy takie narzędzie dla poetki, która miała napisać wiersze dynamiczne, które będą działy w jakoś przestrzeni naturalnej, łączyły ze sobą przestrzeń i technologię. No i powstał taki zestaw, nie wiem dlaczego, ale 140 rozproszonych wyświetlaczy, które można ustawiać w kontekście naturalnym. No i dla tego kontekstu ma być stworzona poezja, która jeszcze powstaje. Gdzieś tam na bagnach pewnie na wiosnę to postawimy i nakręcimy. Może zrobimy przy okazji jakiś tam performance wokół tego, więc będzie można sobie na bagnach doświadczyć wierszy dynamicznych stworzonych właśnie specjalnie dla tych bagien. To też takie, właściwie po co, prawda? Nie wiem, no, po prostu mieliśmy taką potrzebę, żeby stworzyć 140 wyświetlaczy i wystawić je na bagnie. No właśnie. Nawet powstał specjalna typografia pod ten projekt i tak dalej. Ale wracając do rzeczy poważnych, znowu Muzeum Powstania Warszawskiego. I to pokazuje, jak ważna jest ta materialność. To, że oni w tym projekcie użyli do wizualizacji informacji łusek, to powoduje, że do dzisiaj mam ciarki, jak na to patrzę. Wydarzyło podczas II wojny światowej, na jej rocznicę. To niestety tylko 3 miesiące ten obiekt był prezentowany. No, przepraszam, połączenie kodowania, elektroniki i fizyczności powoduje, że powstają obiekty w ogóle niemożliwe wcześniej. Wyświetlacz z łusek. Łuski stają się liczbą. I to jest doceniane na świecie. Na największym festiwalu kreatywności na świecie, Cannes, dostali Złotego Lwa za ten projekt. A wrzucili sobie tak po prostu, trochę dla żartów, no, zwrócili się, wydali tam parę euro na wpisowe i dostali złoto. Także takie rzeczy naprawdę poruszają. W świecie jeszcze mało jest takich projektów, które łączą te cechy, czyli ten kod z tą elektroniką, interaktywność z materialnością, więc to jest bardzo świeże jeszcze i takich rzeczy myślę, że będzie więcej wokół nas. Również nie tylko w takich celach czysto muzealnych, ale właśnie też w bardzo różnych innych kontekstach i artystycznych, tam tego jest najwięcej, ale też w przestrzeni reklamowej, ale też w naszej codzienności z czasem takie obiekty będą się pojawiały. Coś chcesz dodać? Do tego nie. Dobra, to idziemy dalej. No właśnie, i żeby jeszcze raz usmysłować, jak to jest strasznie ważne, żeby pokazywać rzeczy materialnie. To jest z kolei na zakończenie I wojny światowej. Tutaj artyści próbowali pokazać, co to znaczy, że zginęło 888 tysięcy osób. W ogóle nasz mózg, no tak jak mówiłem, nie myśli. No myślenie jest słabe, w ogóle abstrakcyjne. Liczby są abstrakcyjne dla nas, nic nie znaczą, absolutnie, szczególnie takie duże liczby. Ale tutaj jak mogliśmy się w tej liczbie zanurzyć, każdy z tych ceramicznych maków to jest jedna poległa osoba. Jest tam ich 888 tysięcy. Jak mogliśmy wśród tych maków się przejść, to czuliśmy dopiero fizycznie, namacalnie czuliśmy ogrom tej tragedii. Bo liczba nic nie mówi. Ale te maki mówią bardzo wiele. I tak przechodzimy znowu do jakichś spekulatywnych działań. Tutaj z kolei TISZ, taka szkoła w Nowym Jorku, która też kształci w zakresie robienia rzeczy interaktywnych, interaktywnej komunikacji, ale bardzo takie materialne robią też projekty. To jest czysto spekulatywny projekt. To jest sukienka, która ma takie białe trójkąciki, które się odsłaniają w miarę jak ta kobieta jest ograbiana z jej prywatnych danych. Czyli jak z tego telefonu wyciekają jakieś informacje bez jej przyzwolenia, po prostu są gdzieś tam wykradane. To za każdym razem, jak taka informacja wycieka, to w tej sukience jeden z trójkącików się otwiera. I po przejściu ulicami Nowego Jorku prawie natychmiast staje się naga. Więc to pokazuje, może w taki dosyć brutalny sposób,
jak bardzo jesteśmy oddzielani z naszej prywatności współczesnej. Dobra, to teraz... No dobra, pokażę. Jak zobaczy się... jakoś ten projekt też polubiłem. Studentka też z tej szkoły, Stisz, bardzo się zafascynowała takim obiektem. Uznała, że to w ogóle w drodze ewolucji powstał taki wspaniały obiekt, którego eksplorowała bardzo dużo, długo to zagadnienie i w końcu stworzyła taką instalację w oparciu o ten jej ulubiony obiekt. I to jest ściana, która pokazuje wzrosty i spadki akcji na giełdzie nowojorskiej. I ewidentnie to jest design spekulatywny. Tak, ja myślę, że to jest dobry też komentarz do takiej maczystowskiej kultury finansistów, więc ja to czytam w ten sposób. Tak, tak. Ironicznie. Nawet konkretne akcje są przywiązane do konkretnych elementów instalacji. Ciekawe, czy się odważą to na giełdzie postawić kiedyś. Byłoby ciekawe. To oczywiście ten obiekt ma dwa tryby. To jest taki tryb wizualizacji informacji, ale też jest tryb interaktywny. Tam są czujniki, które reagują na ruch i można, prawda, drygować tą orkiestrą czy ruchem tych obiektów. To autorka tego projektu właśnie pokazuje, jak można pobudzić tą ścianę do działania, jak można z nią wejść w dialog. To takie projekty też ewidentnie spekulatywne. No właśnie, po co, prawda? Nie chodzi o to, żeby po coś. Autorka miała taką potrzebę, to zrobiła. Nie musi być po coś. Ale tutaj z kolei było po coś. Chodziło o to, żeby pokazać, że telefon to nie tylko ekran. On jest w ogóle sam w sobie obiektem. I tutaj jest próba pokazania, jak zrobić telefon, który jest bardziej empatyczny. To jest telefon, który zaczyna mu bić serce, zaczyna głęboko oddychać, jak ktoś bliski do nas dzwoni, ktoś dla nas ważny. I do tego stopnia, że potem trzeba go pogłaskać, uspokoić w telefoniku, już skończyła się ta rozmowa, już możesz przestać oddychać i naprawdę uspokój się już tak, nie denerwuj się i nie przeżywaj tej rozmowy, prawda? I telefon jako pokazanie telefonu zupełnie z innej perspektywy, tak? Przecież telefon jest też obiektem fizycznym, nie tylko ekranem, więc tą fizycznością tego telefonu można byłoby coś zrobić. I potem właściwie to się okazuje, że komercyjnie robi się podobnie, no bo w tym zegarku coś, co się nazywa Taptic Engine, oto coś, takie duże. Przecież ten zegarek ma taki problem, że ma baterię za słabą i bardzo szybko się wyczerpuje i trzeba ciągle go doładowywać. Ale tak strasznie dużo miejsca zużyto na to, żeby relacja z tym zegarkiem była lepsza. Ale co znaczy lepsza relacja? Chodzi o to, że ten zegarek nie wibrował, bo wibracje to są jak porażenie prądem, tylko żeby on nas tak tapał, pukał, z różnym natężeniem dawał nam sygnał, że coś się dzieje, prawda? W taki bardziej, jakby to powiedzieć, intymny sposób. I aż tak dużo miejsca warto było temu poświęcić. I to zupełnie zmieniło sposób odczuwania tego, co to znaczy, że zegarek wysyła nam jakiś subtelny, intymny komunikat. Ja, ponieważ lubię zajmować się programowaniem i uczyć programowania ludzi, którzy uważają, że to nie dla nich i nigdy w życiu się nie nauczą, to ja takich ludzi właśnie uczę i potem wow, odkrywają, że można. To jest bardzo nietypowy sposób programowania. Programujemy behawioralnie, czyli chcemy, żeby coś się poruszało, to po prostu tym poruszamy. No, mamy ręce, to ruszamy, tak? Bardzo mam ręce, co nimi kręcę, właśnie się przypomniało. I o to chodzi, tak? I tak jest dużo łatwiej programować, niż programować abstrakcyjnie w kodzie. Oczywiście tutaj dzieciaki zaczynają odkrywać, że super takie programowanie, ale ja bym chciał, żeby ten robot tak się zachowywał w tej sytuacji inaczej. To wtedy odkrywają, no to tego już się nie da kręcąc rękami. To zobaczcie, tu jest taki kod i można sobie to jeszcze zaprogramować. Ale miękko wchodzą w programowanie dzięki temu, że odkrywają je swoim ciałem na początku, a nie od razu intelektem. I że w tym ruchu i obiektach fizycznych, które się poruszają, jest coś magicznego. No to Johannes Torpmik to uzmysłowił. To on jest dyrektorem kreatywnym Bang & Olufsen i zrobił taki telewizor, który się podnosi, opuszcza głośniki w dół, rozwija głośniki na boki. I trwa to 7 sekund. Inżynierowie mówili, nie produkujmy tego, tego nikt nie kupi, kto będzie czekał 7 sekund, aż telewizor się włączy. Ludzie to kupują. Włączają, czekają, wyłączają, żeby jeszcze raz obejrzeć, w ogóle nie oglądają telewizji, tylko patrzą, jak się rusza ten telewizor. I to jest dla mnie po prostu, no właśnie o to chodzi, nie? Johannes przekonał, zróbmy taką rzecz, ale przecież to niepotrzebne, to w ogóle nie jest niefunkcjonalne. Jak to 7 sekund będą ludzie tracić? Od razu telewizor będzie. A właśnie okazuje się, że wręcz przeciwnie, tak? Ludzie chcą doświadczać, nie tylko oglądać, ale też doświadczać.
niekoniecznie rzeczy funkcjonalne, tak? I jeszcze jedna rzecz, bo student mi kiedyś powiedział, że no, jak mu to pokazałem, no właśnie on teraz rozumie, bo on ma taki samochód, że jak wsiada, to się dosuwa fotel, wysuwają zegary i on to tysiące razy już widział, za każdym razem go to zachwyca. No? Więc warto pójść w tą stronę. Nawet jak robimy jakieś takie rzeczy totalnie, jak mówią studenci, od czapy, to jest lampka, która potrzebuje uwagi. Po prostu. Jest dosyć natarczywa w tym swojej potrzebie. Oczywiście chcemy ją wyłączyć. Nie lubi być wyłączana. Po co robić taki przedmiot, nie? Bo można, tak? Lampka, która nie lubi być wyłączana i potrzebuje naszej uwagi. No dobra, to przechodzimy do rzeczy, które totalnie jakby zmieniają mój sposób myślenia o tym, w ogóle czym jest projektowanie. A znowu pan generator i taki projekt, który nazywa się Konstel Akcja, zresztą Centrum Nauki Kopernik, Przemiany, ten projekt z tej okazji był zrobiony. Power to the people, takie było hasło przewodnie i tutaj dokładnie odchodzi, power to the people, czyli artyści tworzą instalację, która jest właściwie otwartym dziełem. Dopiero ludzie decydują o tym, jak ta instalacja zadziała. Układając te 400 piramidek i pobudzając je światłem, tworzą tą instalację i ona za każdym razem jest inna. Tam jeszcze przy okazji takie zjawisko z Complexity Science jest tłumaczone, zjawisko emergencji, czyli bardzo proste interakcje, jeśli są na masową skalę, doprowadzają do pewnych zjawisk na poziomie całego układu, które wydają się bardzo złożone, tak? I chociaż podstawa ich jest bardzo prosta. Tutaj świecenie. Powoduje świecenie i tak dalej. Ale od układu tej instalacji zależy i od tego, jak ją pobudzimy, jak to światło będzie się rozpraszało. I to jest zachwycające. Ludzie się tym bawili i bawili, nie mogli przestać. Dopóki polewaczki się nie włączyły i nie zalały trawnika. Ale to taki, no, udało się opanować sytuację. Działało dalej później. Czy ten projekt, o właśnie, mówiłem, że studenci nie lubią rzeczy, które nie są funkcjonalne. To jest z kolei projekt ze School of Form Magnetio. I tu chodziło o to, żeby zrobić coś, co jest estetyczne w interakcji. Takie było zadanie. Ale jak to estetyczne w interakcji? No, że pięknie działa, nie tylko pięknie wygląda. Ale jak to? I się okazało, żeby studenci w ogóle zrozumieli, co mają zrobić, to musieli przejść przez fenomenologię, czyli filozofię poznania, a potem na teorię embodimentu trafili. Dopiero w tej teorii embodimentu, na gruncie tej teorii, stworzyli obiekt, który jest bardzo taki sensoryczny. Ludzie uwielbiają go dotykać. Jak się podchodzi do tego obiektu, to te kulki stają się magnetyczne, ciepłe, stawiają opór, więc odruchowo wszyscy zaczynają kleić. Jeszcze okazuje się, że jak ktoś przechodzi obok, to ta siła klejenia jest większa, zachęcamy ich, klejmy razem, będzie większe, będzie fajniejsze. A jak odchodzimy od obiektu, to co się rozpada, staje się z powrotem płaskie. No taki obiekt bez sensu, nie? A ile daje radości? Naprawdę, wszędzie, gdzie to wstawiliśmy, to była taka sama reakcja. Ludzie odchodzą, to się rozpada i klaszczą i się śmieją. I zróbmy to jeszcze raz. No i teoria, efekt kamelona, psychologia. Wojtek Kulesza teraz habilitację z tego zrobił. Jak ludzie się koordynują w akcji, zróbmy jeszcze raz na 3-4, to zaczynają się lubić. No i potem robiliśmy jakieś tak pilotażowe badanie. Okazuje się, że ludzie na konferencjach, na których to wstawialiśmy w korytarzu, mówili, dzięki temu obiektowi parę osób poznałem nowych. Bo normalnie jestem tam nieśmiały, nikogo nie poznaję na konferencjach. A tutaj przy okazji tego obiektu, i tak jak pokazaliśmy to w Kalifornii, w San Jose, w Dolinie Krzemowej, to do nas przychodzili inwestorzy, chociaż konferencja była naukowa. A myśleliście o komercjalizacji? Ale jak to? No bo byśmy to wstawili w jakimś biurze na przykład i tam ludzie zamiast iść na papierosa, to podchodziliby sobie, kleili w tych kulkach i byli bardziej kreatywni i w ogóle w takiej luźnej atmosferze gadali o projektach. Jeszcze nie skomercjalizowaliśmy, ale może. Natomiast duży sukces. Dzięki temu obiektowi poznaliśmy Hiroshi Ishiego, naszego guru, o którym wcześniej wspominałem, który mówił, wow, fajny obiekt, zrobię sobie z wami zdjęcie. Prawda? Można, nie? Polak potrafi. I idąc dalej, stół. Znowu tak jest, a to była taka szybka wprawka 3-tygodniowa. Studenci mieli uszyć jakieś rzeczy w takiej części fashion design. My przechodzili przez wszystkie warsztaty, robili fashion. I sobie wymyślili, że zrobią obrus, ale taki obrus, który będzie prowokował ludzi do tego. I znowu, ten design spekulatywny nie tylko właściwie może powodować, że pomyślimy inaczej, ale wręcz może nasze zachowanie zmienić. I tutaj w tym wypadku on zmienił zachowanie w ten sposób, że to są takie kieszonki. W tym świetle to nie widać prawie. Kieszonka na telefon. Trzeba włożyć tam telefon. Jest tak miłe, jak kładamy, to takie pyk się robi, zapala się światło. Takie to pyk jest miłe na końcu. Tylko tam jest taka pułapka na telefon, tam jest puszka Faradaya. Kto wie, jak to działa, to powoduje, że fale elektromagnetyczne nie przyjdzie. Więc jak się tam włoży telefon, to już nigdy nie zadzwoni, dopóki się go nie wyjmie. No i wszyscy grzecznie wkładają te telefony. Te podkładki, to są podkładki pod talerz, się zapalają. To jest
modułowy, może tam być tego więcej, jak mamy większą rodzinę. I jak już wszyscy zapalą te podkładki, to potem się taka sytuacja społeczna taka tworzy, że nikt nie ma odwagi pierwszy zgasić swojego światełka. I nagle odkrywamy, mamy rodzinę, prawda? Jemy razem bez telefonów. Taki bardzo banalny projekt, po prostu do uszycia w 3 dni. Czy w ogóle zmiana relacji z obiektami wokół nas, ten projekt też z tego względu jest. Roślina, co jeszcze można zrobić z rośliną, prawda? Lewidująca roślina. Ona się nie tylko jest w ogóle jaka, tak, w tym sensie czymś niezwykłym, także lewituje. W ogóle, no, elektromagnetyzm, w ogóle magnetyzm to jest jedna z takich sił, która jest najbardziej magiczna, bo nie widać, a działa, prawda? I działa wbrew, wydaje nam się, prawom fizyki, ale to jest czysta fizyka. Natomiast tu się dzieje znacznie więcej, bo ten obiekt, ta roślina jest zupełnie inaczej przez nas odbierana, jeśli ona lewituje. Co więcej, ona się też inaczej rozwija, bo cały czas zmienia się kierunek światła, prawda? Więc to jest zupełnie, no pod wieloma względami ten projekt też jest niesamowity. I takie rzeczy są teraz możliwe. To jest w ogóle dziwny projekt. To było też na tej konferencji Human Computer Interaction, gdzie pokazywaliśmy magnetio. Strasznie ciężko było się nauczyć manipulować tą dodatkową ręką, właśnie taką przeciwręką. Ale to jest trochę niesamowite, że zaczynamy sobie dołączać kawałki technologii, nie tylko nosić w kieszeni, ale w ogóle jakby rozszerzać swoje ciało o nowe możliwości. Po krótkim treningu można było się nauczyć sterować tą ręką niezależnie od swojej ręki. Czy ona nie dublowała ruchów tej naszej ręki, tylko potrafiliśmy ją kontrolować niezależnie. Czyli jakby mieliśmy nagle podwójną rękę. I to jest niesamowite, bo dzięki temu można było robić nowe rzeczy. Jakby odpowiednio długo taką rękę ponosić. Niestety pewnej małpie zrobili taki eksperyment, że dodali jej trzecią kończynę, która przez korę ruchową była sterowana. I ta małpa oczywiście na początku, ta kończyna tak była niepotrzebna i przeszkadzała, ale potem małpa załapała, mogę tym ruszać. I tak doszła do takiej wprawy, że stała się pierwszą na świecie trójręczną małpą. No i co naukowcy w chwili oczywiście zabrali potem tą dodatkową kończynę i miała taki efekt jak fantomowej kończyny, jak po amputacji. Czyli to pokazuje, nasz mózg jest bardzo plastyczny i tworzenie takich hybryd człowiek-technologia no zmienia nasz mózg. Nie ma wyjścia. Czy są jakieś badania pokazujące, że sposób korzystania z internetu też zmienia i tak, więc, ale co dopiero modyfikacja ciała. Bo jeszcze raz, to jest w ogóle ten obszar, który jest bardzo ciekawy i tutaj design spekulatywny ma coraz więcej też do powiedzenia w tym obszarze. To, co się dzieje z naszym ciałem, bardzo mocno wpływa na naszą percepcję, bo to nie jest tak, że mózg sobie siedzi w ciele, a ciało go tylko przenosi. Ciało jest rozszerzeniem naszego systemu poznawczego, czy jest częścią naszego systemu poznawczego i to, co się dzieje w ciele, wpływa na nasz mózg i odwrotnie. To, co się dzieje w naszym mózgu, wpływa też na ciało. A tutaj Olga Górnicka podczas ogrodu interakcji, taki hodowaliśmy ogród przez parę lat w SWPS-ie, ogród interakcji, gdzie studenci wystawiali różne takie nietypowe projekty, zrobiła dodatkowe kończyny, właściwie ogon i uszy. Zawsze marzyła, żeby być jak kot. I chciała zobaczyć, jak to by było, gdybyśmy mieli jakieś dodatkowe środki ekspresji. Czyli to był taki projekt, w którym dynamika ruchów ciała była zamieniana na ruch tych uszu i tego ogona. Czyli można było nauczyć się wyrażać swoje emocje dodatkowo uszami i ogonem. No, ciekawe to było mieć takie uszy i ogon na co dzień. W Japonii to się przyjęło. Tam mają takie uszy i ogon, niektórzy sobie noszą. My to zrobiliśmy trochę z innych powodów, ale no właśnie. Czy pójście w taką rzecz zupełnie niefunkcjonalną? Tutaj artplus.com robi takie instalacje, które są przecięciem. Właśnie to jest tam czysta poezja. Poezja ruchu, światła i muzyki, to wszystko jest zgrane w jeden taki spektakl. Chyba najbardziej zasłynęli z tego projektu tych kulek poruszających się. To się tak koordynuje, że tworzy różnego rodzaju płaszczyzny, takie abstrakcyjne twory. To jest ciekawe też przecięcie sztuki z komercją, bo w którymś momencie wyhaczył to Mercedes, ten projekt, i przekonali ich, żeby można było na chwilę użyć tego projektu podczas promocji nowego modelu Mercedesa i te kulki ułożyły się na chwilę w powierzchni karoserii, w kształt powierzchni karoserii. No, tak ten projekt też się skomercjalizował w pewnym sensie. Więc te przecięcia są cały czas tak. No, robimy coś dla fanu, robimy coś zupełnie dla jakiejś tam przygody i potrzeby tworzenia, a potem to znajduje, no tak jak ci inwestorzy, którzy te magnetio chcą skomercjalizować, prawda? Teraz właściwie jakiegoś hotelu gdzieś tam
pod Zamościem chce takie kulki mieć u siebie w recepcji. Na przykład nas się zgłosił, czy nie zrobilibyśmy mu. To jest fantastyczny projekt. Niezwykle proste. Takie poduszki powietrzne w żyrandolu, które się otwierają, jak żyrandol opada i źródło światła powoduje światłocień, powstanie światłocienia. I to jest to, co projektanci robią najlepiej. Właśnie tutaj tego nie da się w ogóle zrobić na papierze, nie da się tego przegadać. Trzeba wziąć coś w ręce, pobawić się tym materiałem, popróbować, zobaczyć, co się będzie działo i ten materiał nas prowadzi. On nas jakby to spieranie, kłócenie się, próbowanie tego materiału nas prowadzi, tak? Czyli to... No właśnie znowu z tą cielesnością. To nie jest tak, że nam się strasznie ciężko myśli, ale jak zaczniemy robić coś rękami, to nam się łatwiej myśli. Czyli my jakby w interakcji ze środowiskiem odkrywamy jego możliwości i przez to, że to robimy w interakcji ze środowiskiem, jesteśmy bardziej twórczy. Jeśli skupimy się tylko na głowie i będziemy to mielić w głowie i niczego nie będziemy robić, tylko będziemy myśleć i myśleć, to takich, co tylko myśleli, to jest dużo... No właśnie, więc trzeba robić, nie myśleć. To jest taki projekt, też niesamowite, jakby odwzorowanie pewnych biologicznych właściwości naszego ciała. Głos jest unikalny. No głos mógłby być taką identyfikacją jak odcisk palca, czy nie ma drugiego takiego samego głosu na świecie. Jeżeli zapis tego głosu zamienia się w wycięte laserem krążki. Otworzyliśmy w zeszłym tygodniu ten projekt ze studentami. Najtrudniejsze w tym projekcie jest nie napisanie tego kodu, który robi te krążki, to jest banał, zrobiliśmy to w pół godziny, tylko wyjęcie tego z lasera tak, żeby nie pomieszać kolejności. To jest najtrudniejsze. Niektórzy po prostu nie potrafią opanować i... No właśnie, czyli ten moment wyjęcia jest strasznie trudny. A potem jest sama przyjemność. Jak się uda to wyjąć, nawlekamy to na sznurek i mamy naszyjnik, który jest zapisem naszego głosu. Czyli biżuteria, która nie jest zaprojektowana przez projektanta bezpośrednio, ale projektant stworzył pewien proces, w wyniku którego powstaje dopiero to dzieło, które jest odwzorowaniem pewnych właściwości właściciela tego dzieła. Tak? I to jest niesamowite. I to jest moim zdaniem właśnie taki nowy kierunek, w którym też będzie szedł design, oczywiście jeden z wielu, że projektanci będą tworzyć pewne platformy, za pomocą których odbiorcy będą dopiero tworzyć sobie ten końcowy produkt. Czyli projektant tworzy możliwość, a odbiorca tworzy dopiero produkt. To też jest na razie spekulacja, czy tak będzie, czy nie będzie, ale są pierwsze firmy. Nie no, chyba mogę reklamować tylko na przykład. Można u nich sobie ściągnąć aplikację na tablet i na tablecie narysować sobie regał. Ten regał zostanie przez roboty powycinany, spakowany, wydrukowana instrukcja i nigdzie po drodze tego człowiek nie dotyka. Proces tworzy ten regał, który my sobie narysowaliśmy, ale w dodatku ten regał powstaje w taki sposób, że raz, jest zawsze estetyczny, bo projektant tak zaprojektował, że nie możemy zaprojektować złego regału, który jest brzydki. Po prostu tak jest, no. Zawsze wychodzi estetyczny. Nasz, tak jak my by chcieliśmy, ale estetyczny. Pewne prawa tam są zachowane, tak? Nie zawali się, czyli jest konstrukcyjnie poprawny. No jest nasz, bo nie ma drugiego takiego. Tam jest miliony różnych kombinacji, tak? To jest unikalny, jedyny i dopasowany do naszego wnętrza jeszcze, co do centymetra. Czy maszyna, która... A to znowu Ars Electronica, to świetny projekt. Maszyna, która tworzy opowieść. Dostaje na wstępie kamienie wyciągnięte z rzeki i klasyfikuje te kamienie na podstawie analizy struktury obrazu tego kamienia po prostu, patternu na kamieniu. Analizuje jego okres geologiczny i w ten sposób układa te kamienie w historię wymytą przez tą rzekę z tej doliny, którą tam rzeka płynęła. Tak? Czyli opowieść, historia właściwie tej rzeki zaklęta w tych kamieniach. A ktoś się jeszcze doszukał, że powstają takie mozaiki, które są bardzo podobne do mozaik, które tworzył jakiś lud żyjący kiedyś nad tą rzeką. Czyli jakby maszyna wróciła do czegoś, co kiedyś ludzie wcześniej stworzyli. Dobra, ale to jest już totalnie szalone. Jest to artysta, który robi tylko jeden typ projektów. Ja zacznę to puszczać i zadam takie pytanie. A co to jest? O, już się zradziłem. Ojej, zasłonię. Moment, nie patrzcie. Teraz, co to jest? Słucham? Tak. Nie. Tak. To jest futrzane lustro. Lustro zrobione z futra. Czyli ten artysta bierze różne rodzaje materiałów i każdy z nich zamienia w lustro. Jak to? Lustro z futra, prawda? I w ogóle po co, nie? A to jest niesamowite doświadczenie, zobaczyć siebie zrobionego z futra w czasie rzeczywistym. Moja sylwetka nagle się przede mną pojawia
w futrze. Dywan, który się tka na naszych oczach. Technologia to pozwala, no ale po co, nie? Bo można. I jak już dochodzimy do tego po co, bo można, no to jest taki fajny moment, lustro nic nie widzi i pojawia się czarne oko. To efekt uboczny, to nie było zaprogramowane. To jest mój ulubiony artysta, Nicolas Roy, który nazywa siebie projektantem rzeczy niepotrzebnych. To jest dla mnie absolutne clue. Projektowanie, tak? Nie było go stać na większą firankę, to sobie taką małą zrobił, która się przesuwa. Na festiwalu w Roz robił taką instalację z windy. Ta winda wciskała sobie sama guzik, jechała na ostatnie piętro, gdzie wciskała sobie sama guzik i jechała na parter. Po drodze było urządzenie, które mierzyło ilość zużytej energii przez tą windę i drukowało te wyciągi zużytej energii i wpadało ono od razu do kosza. Po co? Bo można. Natomiast jak pokazałem ten projekt szefowi Intela, to on powiedział, wow, projektant rzeczy niepotrzebnych. Ja zrobię w firmie takie stanowisko. Tam będą jakieś cuda powstawać na pewno. Więc to nie do końca jest tak, że niekoniecznie skupiajmy się na tym, żeby rozwiązać jakiś problem. Po prostu swobodnie poeksplorujemy zjawisko jakieś i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bo jak rozwiązujemy problem, to jesteśmy zamknięci w ramach. W ramach tego problemu nigdy poza te mury nie wyjdziemy. No właśnie to jest fajne też w designie spekulatywnym, że tam nie musimy problemu rozwiązać, tak? Tam właściwie prowokujemy do dyskusji, więc właściwie możemy zrobić cokolwiek. Jesteśmy zupełnie pozbawieni tych typowych dla projektowania rzeczy funkcjonalnych ograniczeń. I kolejna rzecz, która się dzieje, to technologia wkracza też w architekturę. Też mam coraz więcej takich zapytań, żeby zrobić coś w przestrzeni na takim poziomie właśnie architektonicznym. To jest bardzo fajny przykład rzeźby kinetycznej, która odwzorowuje taki algorytm, to się na flocking nazywa, czyli symulacja ruchu stada ptaków czy ławicy ryb. I kiedy ta ławica ryb czy stado ptaków przelatuje przez tą instalację, to te parasolki rozkładają się i składają właśnie w rytm przelatywania tej ławicy. I to z daleka wygląda bardzo biologicznie i tak, no, że można to patrzeć i się to nie nudzi. I to w ogóle całkowicie zmienia percepcję tego budynku. To galeria handlowa miała takie właśnie zakusy. A to zróbmy coś takiego w galerii, żeby ludzie tam nie tylko przychodzili na zakupy, ale żeby tam się fajnie czuli i chcieli w tej galerii dłużej posiedzieć. No to takie rzeczy, zabawa nagle staje się czymś bardzo użytecznym. Tak, myślę, że nawet w hali koszyki jest taka instalacja tak. Nawet z WRO, chociaż tam też była zabawna historia, bo to jest instalacja chyba z kolei zasilana ruchami, wydaje mi się, że jakimiś pływami oceanicznymi. Paweł Janicki z centrum WRO opowiadał mi, że tam była taka historia, że jak oni to instalowali, w którymś momencie ta struktura tak się rozchwiała, że musieli ją wyłączyć. Okazało się, że to było tsunami. Wow, to jest piękne przecięcie rzeczywistości z koncepcją rzeźby. A tutaj chodziło o coś jeszcze więcej. Chodziło o to, że ta firma, która sobie zamówiła, bo to nie jest galeria handlowa, to jest budynek firmy, zamówiła to po to, żeby pokazać, że właśnie też uczcić fakt, że oni są taką świetną firmą, w której te pojedyncze osoby pracują jak jeden team, jak taki właśnie stado, prawda, które podąża w tą samą kierunku i są tak świetnie zgrani, ta rzeźba to pokazuje. Tak? Czyli taki wymiar ideologiczny też wprowadza do tej przestrzeni. Czy znowu Artplus.com to jakaś knajpa zamówiła żyrandol. Żyrandol, który odbija światło w taki sposób, w ogóle to zrobienie tego to była bardzo długa zabawa w wycinanie lusterek laserowo i układanie tego odpowiednim kątem, bo te lusterka raz na jakiś czas układają się. No właśnie, to co odbija lusterka przestaje być chaotyczne, a staje się na chwilę nazwą tej knajpy. Tak? Wyłania się ta nazwa z niczego, z zajączków puszczanych przez lusterkę. No właśnie, i tak na zakończenie jesteśmy teraz tutaj. Tragedia, nie? Właszczemy jakieś płaskie szybki, cofamy się w rozwoju, bo nasza ręka, która jest takim wspaniałym narządem, prawda, który potrafi tak wiele, jest sprowadzana do głaskania płaskiej powierzchni. I to jest takie moje trochę spekulatywne przesłanie, że ja nie chcę żyć w takim świecie, ja wolę w takim. I mam nadzieję, prawda, bogatym zmysłowo. Takim, no, nie takim wysterylizowanym jak w szpitalu. Świat jest też brudny, ale w tym brudzie jest dużo piękna i takiej naturalności tego świata. Ja bym chciał, żeby to było właśnie tak. Żeby ta technologia
gdzieś skończyła w tym miejscu. Tak? To jest taka moja spekulacja, że być może w przyszłości wrócimy do korzeni. Oczywiście to nigdy nie będzie tak, jak że wyłączmy całą technologię, prawda, rozbierzmy się, bo ubrania też pochodzą tam, słusznie mi zwrócili uwagę, też są tworzone w jakiejś fabryce, więc powinniśmy nago biegać po lesie. Nie? No nie, to do tego już nie wrócimy, ale być może jeszcze jest jakaś szansa, żeby te dwa światy, technologii i ten, który jest bliski nam ludziom, połączyć. To, co też reklama. I można się tego u nas nauczyć, robić takie obiekty. To dziękuję za uwagę. Dziękujemy. Wiesław Bartkowski, proszę Państwa. Mirek Filiczek. Bardzo dziękujemy i teraz cóż, jeśli mają Państwo jakieś pytania, to pewnie chętnie spróbujemy na nie odpowiedzieć. Nie wiem, czy... Jak będziemy umieli. Komentarze. O nie, już się boję. Ja mam strasznie trudne pytanie. I proste, ale bo tutaj się spotkaliśmy i dzisiejsze spotkanie się nazywa Zaprojektować przyszłość. To ja mam pytanie, jak to nowe pokolenie projektantów, tych projektantów właśnie w kontekście designu krytycznego definiuje przyszłość, jak tą przyszłość rozumie. Tutaj chciałem jakiś komentarz na ten temat usłyszeć. Ale to tak niełatwe pytanie. Czy tak, bo to jest w ogóle też zawsze takie pytanie, no właśnie, tak, za kogo my możemy mówić. Ja myślę, że ten taki wątek, który tutaj się pojawiał i który jest, nie wiem, z mojej perspektywy bardzo istotny, no to jest właśnie powrót, tak, pewnie powrót, bo oczywiście to też nie chodzi o to, że design spekulatywny to jest taki pierwszy moment, w którym trochę spuszczamy design ze smyczy. Ale wydaje mi się, że to jest pewien problem w projektowaniu od jakiegoś czasu, właśnie to zamknięcie w takich kategoriach efektywności właśnie, tak? I tutaj właśnie to robienie rzeczy, które czasami są szalone, czasami nawet trochę idiotyczne, czasami trochę niepotrzebne, to jest może właśnie jakaś nadzieja, żeby stworzyć coś nowego. Chociaż jak to mówię, to wiem, że to brzmi strasznie, strasznie naiwnie, tak? Ale ja sam od pewnego czasu mam jakieś takie poczucie, że trochę brakuje nam takiej naiwności czasami w poszukiwaniach. No tak, chyba tyle. Nie wiem, Wiesław, co dodasz do tego? Nie wiem, z tym myśleniem tego młodego pokolenia projektantów o przyszłości jest trochę ciężko, bo oni się definiują takimi kategoriami, które już są na rynku bardziej. I niewiele jest takich odważnych, którzy są w stanie się od tego odkleić, dlatego tak właśnie prowokuje, dlatego że róbmy rzeczy niepotrzebne, ale to jest taki właśnie trochę ukryty cel, że to nie myślmy o tym, co jest i jakie są utarte ścieżki, co można zrobić, tylko... No bo dużo się mówi o tym, że te roboty w końcu będą za nas wszystko robiły i sztuczna inteligencja będzie za nas myślała i tak dalej. To co my będziemy robić? Nie? Ja myślę, taka naturalna potrzeba tworzenia, to zawsze będzie gdzieś tam na to zapotrzebowanie. I będziemy trochę pewnie z maszynami w tym konkurować, więc to jest chyba jedyny obszar, bo w tych kwestiach dotyczących optymalności to nie ma co się ścigać, bo to bez sensu robienia jakichś takich rzeczy, które właśnie służą optymalizacji procesu, rozwiązywania problemów optymalizacyjnych ogólnie rzecz biorąc. Tak, to maszyny w tym na pewno będą lepsze. No ale chyba chodzi o to, żeby żyć szczęśliwym życiem. I teraz no, do tego to się trochę sprowadza, tak? Czyli co, no, realizowanie się w tworzeniu. Ja tego życzę projektantom, żeby poszli taką drogą. I to myślę, to jest... Chyba to jest trochę ta nowa fala, która nadchodzi, że ludzie nie chcą już być trybikiem w dużej machinie, ale szukają jakichś własnych ścieżek. Mi to trochę chodzi o szukanie jakiejś metody do badania i postrzegania przyszłości, bo są oczywiście różne metodologie foresightu. I czy to ma jakiś właśnie związek bezpośredni z designem krytycznym? Czy projektanci... używają pewnych narzędzi, na przykład z foresightu. Okej, tylko to jest właśnie na pytanie, bo właśnie tak, jeśli chodzi o te metody foresightu, przewidywania trendów, to też mamy różne metodologie. Ja myślę, że design spekulatywny, jak jego rozumiem, to jest coś bardziej z takiego ducha, to Edwin Bendyk mi kiedyś powiedział, że Pele podobno mówił, że najlepszy, genialny piłkarz to nie jest ten, który biegnie tam, gdzie jest piłka, tylko ten, który biegnie tam, gdzie piłka będzie. I tutaj też ja myślę, że właśnie nie chodzi o foresight rozumiany jako przewidywanie przyszłości, tak?
trafne odczytywanie zapotrzebowania, tylko jednak próba odzyskania jakiejś sprawczości, tak? No właśnie, nie chodzi o to, że wymyślimy jak będzie i trafnie to przewidzimy, tylko spróbujemy zbudować jakąś wersję, do której może uda nam się kogoś przekonać. Ja myślę, że też w takim, nie bójmy się tego powiedzieć, półperyferyjnym z perspektywy innowacji, tworzenia innowacji kraju jak Polska, to też jest ważne, tak? To znaczy, to jest też to pytanie o możliwość wyjścia z takiego modelu gospodarki folwarcznej, tak? To znaczy, zróbmy taniej to, co wymyślono na Zachodzie. I myślę, że taka odrobina szaleństwa jest tutaj niezbędna, nawet właśnie jeśli to jest takie puszczenie się poręczy i nieprzewidywanie właśnie, no tak, czyli nie foresight taki, że zrobimy sobie właśnie, nie wiem, wywiady z ekspertami, tylko raczej myślę, że no te przykłady też to bardziej pokazywały, raczej takie przykłady traktujące też chociażby pole sztuki jako no właśnie pole poszukiwań, pewne społeczne laboratorium, bo ja myślę, że w designie spekulatywnym też ta figura laboratorium jako takie miejsce spotkania właśnie trochę sztuki, trochę nowych technologii, a trochę też takiego właśnie poziomego modelu wymiany wiedzy. To jest coś, jak ja o tym myślę. Ja specjalnie wróciłem do tego slajdu, bo ja trochę nie wierzę w jakieś takie trendowanie i przewidywanie przyszłości, bo to nie da się. No i teraz raczej chodzi o to, żeby stworzyć takie warunki, w których można coś rozwijać. I tak jak Mirek powiedział, ja bym dodał do tego jeszcze science, tak? Czyli jakieś takie połączenie tych światów. Z jednej strony czerpiemy ze świata sztuki, z drugiej strony ze świata nauki, a z trzeciej to wszystko materializujemy dzięki temu, że jesteśmy projektantami, czyli potrafimy zrobić obiekt materialny. Tak? I niekoniecznie łączymy te idee po to, żeby od razu zrobić produkt, ale właśnie po to, żeby pobudzić do dyskursu albo żeby no, po prostu spełnić się w jakiejś tam twórczości. Tak? A co z tego wyjdzie, to jeśli są obiekty fizyczne i one wpadają w tą kategorię embodimentu, o której wspomniałem, to jest też w tej teorii powiedziane jasno, że taki obiekt fizyczny staje się aktorem, częścią kontekstu społecznego i on kształtuje zachowanie ludzi wokół i on jakby ci ludzie w interakcji z tym obiektem definiują dopiero jego znaczenie. Czyli to jeszcze jest bardziej złożona sytuacja, to nawet nie jest tak, że ten projektant przewiduje przyszłość, on nawet nie jest w stanie przewidzieć, jakiego obiekt będzie używany. Jeśli to jest dobry projektant, to potrafi tak zaprojektować ten obiekt, że dopiero odbiorca zdefiniuje jego funkcję. Sam w nim zobaczy pewną wartość, nie nadaną przez projektanta. Albo będzie mieć z tym problem, bo ja myślę, że tutaj też ważny jest ten akcent na prawo do różnie rozumianej porażki i właśnie ucieczka od tego takiego myślenia, będzie pan, pani zadowolona, tak? Tak. Nie, oczywiście. No. Pani sobie sama wymyśli, z czego będzie zadowolona, jak ten obiekt dostanie. Ale chyba tu jeszcze to z tą porażką też jest ciekawe, bo to jest ten element, który też bardzo blokuje studentów. Jakoś u nas w kraju szczególnie wszyscy są tak wytrenowani, że nie można mieć porażki, bo porażka to wstyd i w ogóle to jest jakaś wstyd i hańba i jak jest porażka, to jestem jakiś gorszy. A ja studentów próbuję nauczyć tego, że no właśnie o to chodzi, żeby mieć porażkę, bo dopiero wtedy możemy się czegoś nauczyć. Bo uczymy się najwięcej na błędach, a nie na sukcesach. No i oni ciągle mają porażki. Jest świetnie. Ja mam takie pytanie. Skąd takie negatywne nastawienie właśnie do jakby do teraźniejszości, do tego, jak teraz jakby korzystamy z urządzeń, ponieważ tak jakby obserwując ostatnich kilka lat właśnie można widać, ja obserwuję trend, że jednak te zmiany są właśnie w tym kierunku, który tutaj jakby widzimy, jednak te zegarki mają ten haptic feedback, te ekrany już nie reagują tylko na dotyk, tylko też działają na siłę nacisku, jakby tutaj wydaje mi się, że właśnie że to właściwie w tą stronę zmierza i na tyle, na ile coś jest użyteczne, jest to jakby, czy jeżeli da się to wykorzystać do poszerzenia jakiegoś interfejsu, do tego, żeby to rozwiązywało jakiś problem, to jest to wykorzystywane. I tutaj jakby wydaje mi się, że też właśnie to, że tutaj był poruszony też temat właśnie Internet of Things i tego, że coraz więcej rzeczy będzie robione za nas, bo w pewnym momencie ten interfejs zapewne zniknie. To James Watkins z Microsoftu w swoim wywiadzie właśnie też, czy na swoim wykładzie właśnie opowiadał o tym, że w momencie, kiedy te problemy będą przez nas rozwiązywane, to istnieje też szansa na to, że pojawi się więcej miejsca na taki humanizm, na to, żebyśmy rozwiązywali właśnie, nie wiem, więcej
myśleli, zastanawiali się nad, nad problemami, nad moralnością i, tworzyli sztukę. Od razu powiem, znaczy to Raskin jeszcze w latach 60. mówił o interfejsie, który znika. To są wszystko koncepcje, które od dawna krążą, ale dobrze pan zadał to pytanie, bo nie o to chodziło, że nie chodzi o to, że my negatywnie to traktujemy. Absolutnie nie taki miał być wydźwięk. W designie spekulatywnym, no może ten czarny humor trochę się pojawia i to może być negatywnie odbierane, ale to bardziej chodzi o to, żeby pokazywać alternatywną drogę, żeby zatrzymać się i zastanowić, czy na pewno mamy tutaj włożyć kolejny ekran. Tak jak kiedyś był spór w Amice, zróbmy nowoczesny piekarnik. Co znaczy nowoczesny? No musi mieć wyświetlacz dotykowy, tak? Czyli powstał piekarni, prawda, ochlapane tam z kurczaka, tam tłuszcz i tak dalej, na tym wyświetlaczu nowoczesnym, dotykowym, na którym wszyscy sobie na pewno umieszczą zdjęcie rodziny i będą czytać przepisy tam nad tym kurczakiem piekącym się, prawda? Ale to jest taki wymiar nowoczesności. Jak jest nowoczesny, to musi być wyświetlacz dotykowy. No i teraz to jest, chodzi o to, żeby pokazać alternatywne rozwiązania. Oczywiście ja nie neguję, ta technologia, sam korzystam z ekranów i ona dała nam dużo, ale czasami to jest za daleko i trzeba się zatrzymać, zastanowić, co jeszcze można i w którą stronę. Czy pytanie, czy to właśnie nie jest może za wcześnie, bo może to są po prostu jakby rozwiązania, które są jakby pewien proces usprawniania tych ekranów jakby ciągle następuje i jest to jakby naturalna ewolucja. Ja jakby rozumiem ideę tego designu spekulatywnego i jest to ciekawe i tylko właśnie zastanawia mnie tutaj to jakby, że według mnie jakby gdzieś to idzie wspólnym torem, a tutaj miałem jakby te poczucie takiego wydźwięku, może właśnie przez ten czarny humor, przez naturę tego jakby zagadnienia, że to trochę wyglądało jak takie na siłę jakby sprzeczanie się z tym, co jest teraz, zamiast jakby pozostawienia miejsca jakby na rozwój tych... Okej, ja od razu powiem tak, ja też jestem kulturoznawcą, więc zawsze jak słyszę, że coś jest naturalne, to włącza mi się od razu podejrzliwość. Ja myślę, że to nie chodzi właśnie o negatywne podejście. Chodzi o pewną krytyczny dystans, może odrobinę podejrzliwości, bo ja na przykład uważam osobiście, że znikanie interfejsów to jest coś, co jest problematyczne. Jak ktoś z Microsoftu albo z Facebooka roztacza jakąś wizję przyszłości, to ja staram się nie zawsze tak do końca ją kupować. Zresztą ta historia, tak, to jest historia jeszcze taka z wczesnego Marksa, tak, że technologia sprawi, że jak wyjdziemy z fabryki, to potem będziemy łowić ryby, a potem właśnie tak pisać wiersze i tak dalej, i tak dalej. Mam wrażenie, jak patrzę też na pokolenia starsze, że efekt jest jednak taki, że pracujemy coraz więcej, tak? I oczywiście nie chodzi tutaj też o jakąś taką utopijną fantazję, tak, że design spekulatywny nas zbawi, ale chodzi o to, bo to też mówiłem, to jest pewien też powrót, tak? Pewnie można by znaleźć różne podobne etykiety historycznie, ale myślę, że co pewien czas musimy sobie przypominać, żeby włożyć kij w szprychy takiego roweru, który zbyt gładko jedzie do przodu, tak? Bo jak zbyt gładko coś jedzie, to przestajemy to urefleksyjnieć. Ja myślę, że to jest też, no nie wiem, no takie rozczarowanie jednak technologią polegające właśnie na tym, że no, wydaje mi się, że to jest jednak dosyć oczywiste, tak, że technologia, choć rozwija się i jest to gigantyczny rynek, no jednak głównie rozwiązuje problemy, nie chcę powiedzieć białych, bogatych mężczyzn, ale trochę tak. No właśnie, żeby nie chodziło też o takich skrajnych sformułowań, jak kiedyś słyszałem o technologii Ubera, ktoś się zachwycał i mówił, no tak, no bo właściwie to algorytmy sterują tym samochodem, a białko tylko kręci kierownicą. Nie chcę być takim białkiem, co kręci kierownicą. Czy tutaj jeszcze tak słowem sprostowania, tutaj to do czego nawiązywałem, to nie chodziło o to, że tak na pewno będzie i że jakby Internet of Things, jeżeli zastąpi to, bo to nawet to nie chodzi o to, to chodzi właśnie też po części o to, żeby zastanawiać się nad tym, w jaką stronę to może później, nie zawsze to musi być negatywna strona. Ja tutaj bardziej też tak nawiązywałem to już do samego zakończenia, do końcówki tego wykładu z tym właśnie, że teraz ekran jest i to jest to głaskanie, a chcemy czegoś bardziej takiego właśnie sensorycznego, czy jak to nazwać. I właśnie tutaj jakby stąd pytanie było właśnie, czy to nie jest po prostu, że jesteśmy teraz w pewnym procesie, który do tego dąży, tylko jeszcze nie jesteśmy w tym miejscu. Jakby rozumiem jakby też miejsce projektowania spekulatywnego, ponieważ ono prowokuje do tego, żeby się zastanawiać nad nowymi rozwiązaniami, ale właśnie ta
jakby to zastanawiało mnie to negatywne, to negatywne aspekt, ale już... Okej, okay, no ja pokazałem ten slajd, więc od razu się odniosę. Ja chciałem tylko tyle powiedzieć, że już dzisiaj są alternatywy, ale nikt o tym nie myśli. Ja myślę, że już technologia tutaj jest, ale nikt tego jeszcze nie robi. To chyba, no właśnie, tutaj myślę, że nie ma żadnego napięcia, bo chodzi właśnie, no nie wiem, no... Zastanawianie się nad różnymi wariantami przyszłości, nie tylko dystopijnymi, też pozytywnymi, ale właśnie no, nad tą prezentacją różnych wariantów. Jest taki nowy trend w projektowaniu interakcji, nazywa się to projektowanie dla percepcji peryferycznej i chodzi o to, żeby nie nasza centralna uwaga była angażowana, tak jak się dzieje w przypadku większości aplikacji na telefon czy tego typu rozwiązań ekranowych, tylko żeby coś się działo jakby w naszym polu uwagi, ale właśnie bez centralnie, bez świadomości na nas oddziaływało. Tak? Czyli nie musimy przerywać tego, co robimy i jakby to nie przeszkadza nam w życiu, nie zabiera nam czasu, to po prostu jest sobie gdzieś tam z boku i nam pomaga po prostu przez to, że jest, nie wymagając naszego zaangażowania. Taki zupełnie inne podejście. Tak? Czyli tak też można, ale znaczy jest jeszcze za mało osób, które myślą w tych kategoriach. Każdy chce napisać kolejną apkę, bo w tym widzi jedyną drogę. A to być może nie jest jedyna. Ja jeszcze myślę, że to jest trochę tak jak z teoriami naukowymi, że jeżeli jest jedna i nie ma żadnej kontrteorii, to po prostu ona może iść w złym kierunku. I tutaj jest jakby taka kontrteoria, sprawdzanie, mówienie spraw po prostu. I ja to tak trochę rozumiem, nie wiem czy dobrze, ale... Tak, dziękuję. No to właśnie o to chodzi, żeby się spierać. No, taki dialektyczny proces, znowu o Marksie. Ja mam takie pytanie, zaczęłam się zastanawiać i przyszedł mi dziwny pomysł do głowy. Czy można panów zdaniem odwrócić kierunek działania designu spekulatywnego z przyszłości na przeszłość bądź teraźniejszość i z działań takich mocno nakierowanych na technologię, na jakieś obszary społeczne, bieda, niedouczenie, cokolwiek takiego. No właśnie, nie wiem, tak jakby, bo to... Ty nawet miałeś o tym mówić. To odwrócenie, no bo jakby no, na przeszłość mamy wpływ umiarkowany, chociaż też się pojawiają takie... No, na to, co się w niedalekiej czy w bardziej odległej przeszłości wydarzyło. Jakby co przy użyciu narzędzi designu spekulatywnego moglibyśmy teraz zrobić, żeby teraźniejszość jeszcze zmienić, a nie... No tak, to właśnie no, oczywiście to jest to pytanie, jak daleko sobie lokujemy przyszłość. My się właśnie kilka razy, mam wrażenie, zastrzegaliśmy, że to nie jest... przeciwko zastosowaniom biznesowym, design spekulatywny, ale ja absolutnie uważam, że no właśnie, że to jest, że design spekulatywny jest też odpowiedzią na często słuszne zarzuty, że design poszedł jednak w stronę taką bardzo ekskluzywną, a nie inkluzywną i właśnie no, zajmowania się tworzeniem drogich przedmiotów, a nie rozwiązywaniem realnych problemów. Tak? I myślę, że to też Wiesław fajnie pokazywał, że mamy sporo fajnych przykładów projektowania, które nie są koniecznie high-tech, tak? Które nie są koniecznie high-tech, bo czasami to są bardzo proste rzeczy, jak no właśnie, nie wiem, legendarna plastikowa butelka wypełniona wodą z wybielaczem, tak, jako oświetlenie w fawelach. I ja myślę, że absolutnie tak, to jest też jedna może z trochę zapomnianych misji designu. Ja absolutnie wierzę w to, że design spekulatywny też właśnie to takie społeczne zobowiązanie ma wskrzesić. Mi się podoba. Super. Ja mam jeszcze jedno takie pytanie odnośnie, bo ja się zgadzam z tym, że no, design jakby niekoniecznie musi rozwiązywać wszystkie problemy, ale czy zamiast tego trochę nie odwrócić pytania i jakby nie zastanawiać się, żeby design jakby nie generował nowych problemów, których rozwiązanie wcale nie musi być takie łatwe, a chodzi mi tutaj mianowicie o przykład tych robotów emocjonalnych, tak? I tego, co też już trochę na sali padło odnośnie tych praw. Znaczy, też ten przykład z robotami był fajny, chociaż w sumie myślę, że to, że one się zachowywały, jakby miały emocje, wcale nie świadczy, że one je miały faktycznie, ale to może iść w tym kierunku. I chodzi mi o to, czy jakby przez
jakby pójście w tym kierunku, żeby wytwarzać właśnie takie roboty zdolne do czucia takiego emocjonalnego, czy to trochę nie pójdzie za daleko? I myślę tutaj w kontekście na przykład seks robotów, które już powstają, są trochę słabe, trochę jednak przerażające wciąż, ale czy to może nie będzie taki kierunek, który może przynieść jakby problemy moralne, które już trochę teraz właśnie powstają na zasadzie właśnie tworzenia praw dla osób elektronicznych, bo myślę, że to chyba też o to innym chodziło. Ale to myślę, że takie fundamentalne pytanie też stojące za designem spekulatywnym to jest, czemu się nad tym nie pozastanawiać, tak? I ja myślę, że ja bardzo wierzę w szukanie dziury w całym. I nawet jakbyśmy sobie popatrzyli historycznie, nie wiem, na Kartezjusza, Ojca Oświecenia. Teraz pewnie mamy nawet taki problem, że można mieć wrażenie, patrząc za okno, że oświecenie się nie wydarzyło, ale nawet jakbyśmy sobie popatrzyli na oświecenie i na Kartezjusza i dyskusję o tym, kto czuje, no to nawet właśnie oświeceniowy Kartezjusz, tak, jest słynna sekcja żywej suki, którą Kartezjusz kroił i pisał o tym, że odgłosy bólu tego zwierzęcia tak naprawdę są odgłosami takimi jak bicie zegara, tak? Mechanizm, który nie ma duszy, wydaje jakieś dźwięki. I jakby ja absolutnie nie chodzi mi o to, żeby mówić, że Aibo i pies to jest to samo, ale skoro żyjemy w świecie coraz bardziej no właśnie złożonych technologii, czemu się nad tym nie pozastanawiać? Tak, oczywiście to też rewersem tych pytań są dziwne kwestie, pytania o nas samych, tak? Na przykład to, czy jaka jest różnica pomiędzy kimś, kto się zachowuje, jak czuje, a kimś, kto czuje, tak? To znaczy, gdzie jest ta granica? Ale ja myślę, że bez tych pytań właśnie, no, myślę, że zdrowo jest, żebyśmy się nad tym zastanawiali i tak naprawdę myślę, że zdrowo jest też, żebyśmy się nad tym zastanawiali, nie szukając zbyt łatwych odpowiedzi, które podsuną nam ludzie, którzy zarabiają pieniądze na takich, a nie innych odpowiedziach. Tak, i też ważne jest, co nam to robi, bo właśnie te emocjonalne roboty, to głównie chodziło o to, jak my je odbieramy. To nieważne, czy one mają emocje, czy nie. Jeśli my czujemy, jakby one miały emocje, no to jest tak, jakby one miały te emocje, więc to też trochę o to chodzi. Ja nawiązując do dwóch poprzednich pytań, chciałam spytać o ograniczenia prawne, czy jakiekolwiek istnieją w designie spekulatywnym. Czy jest jakieś określone minimum bezpieczeństwa albo zasady moralne, które chronią użytkowników, którzy sami są w stanie kontrolować stworzony przedmiot na przykład? I obawiam się, że to nie takie proste, bo no chociażby w przypadku tych piramidek, tak? Nikt nie podpisywał żadnego dokumentu przed wejściem na trawnik, przed Centrum Nauki Kopernik, że na własną odpowiedzialność bierze udział w tworzeniu instalacji artystycznej. I w ogóle jakby to się totalnie wymyka, tego nie da się zdefiniować. Można się zastanawiać, a co, bo tam jest bateryjka, 3 V, jakoś prąd kopnie, nie wiem, albo się przestraszy i wpadnie w panikę i skoczy do Wisły. Nie wiem, nie mam pojęcia, nie znam się na tym. Wiem tylko, że takie rzeczy się raczej nie dzieją, że trzeba cokolwiek prawnie, bo to dzieje się zazwyczaj w ramach jakiejś instytucji, jakiegoś wydarzenia, w jakichś warunkach, które są jakoś tam przez sytuację ogólnie społeczną zdefiniowane. I ten wymiar prawny, no to prawo nie nadąża. A co to znaczy, że samochód, nie wiem, sam jeździ i podejmuje decyzję w momencie wypadku, czy skręcić w lewo, czy w prawo, czy zabić tą osobę, czy tamtą osobę. No i teraz jak to prawnie uregulować? Bo te samochody już dawno mogłyby jeździć, ale prawo nie nadąża. I pewnie takie są spekulacje, że mniej więcej w 2026 roku te samochody na dobre wyjadą, bo prawo już będzie gotowe. I to raczej spowalnia, a nie w tej sytuacji. Trudno powiedzieć, nie znam się. Tak, też to jest na pewno dobre pytanie, zwłaszcza, że tutaj mówiliśmy o rzeczach technologicznych, a też jakąś tutaj rozwijającą się gałęzią są biotechnologie, tak, no, które też próbuje się, chociaż mieliśmy z Wiesławem o tym nieraz rozmowy, jakby no, w biotechnologiach to jest kłopotliwe, jeśli chodzi o czas, tak, to znaczy jeśli się hoduje pewne rzeczy, to musi trwać, ale
Ale tak, na przykład biotechnologiczne laboratoria domowe to jest coś, co brzmi niepokojąco, chociaż ja myślę, że do tej pory te przykłady interwencyjne, no właśnie, tak, to znaczy ja nie, mówiąc szczerze, nie słyszałem nigdy o jakimś właśnie tak o historii, żeby ktoś eksperymentujący artysta, żeby kogoś zabił, otruł albo coś w ten deseń. Za to znam historię słynnego amerykańskiego kolektywu Creative Art Ensemble, który no właśnie wpadł w poważne tarapaty z tego powodu, że został oskarżony o przygotowywanie ataku biotechnologicznego, chociaż tak naprawdę to miała być właśnie instalacja artystyczna. Czyli dopóki to nie jest na masową skalę, czy w ogóle nie wchodzi do produkcji, to jakby nie istnieje ten problem prawny. Nie no, on na pewno istnieje, tak? Tylko istnieje... To jest zawsze jednostkowo rozważane. To bardzo zależy od tego, w jakiej instytucji się to instaluje i w jakim kontekście. No, jeśli to jest w przestrzeni publicznej, to jest jakaś konstrukcja, którą się ktoś może wkręcić, coś może spaść na głowę, no to wtedy oczywiście... Sprawa się bardzo komplikuje, tak? I czasami z tych powodów w ogóle takie instalacje nie powstają. Okej, to chyba świetny moment, żeby skończyć. Bardzo Państwu dziękujemy jeszcze raz. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję.